raport o stanie świata, relacjonujemy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Mamy naszych korespondentów, informatorów, komentatorów, wszystkich nowych słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak w Warszawie i Adrian Bąk w Helsinkach. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na raport o stanie świata. Finlandia wstępuje do NATO. W ciągu zaledwie kilku miesięcy kraj ten przeszedł wielką metamorfozę. Z państwa, które przez dekady wiązało swoje bezpieczeństwo z Rosją, Finlandia staje się kolejnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak do tego doszło? Czy Finowie boją się Rosji? Co ich łączy z Zachodem? Co ze Wschodem? A co z Północą? 100 dni trwa już inwazja Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejną partię broni wartą 700 milionów dolarów. Między innymi do Ukraińców trafią mobilne systemy antyrakietowe zdolne atakować rosyjskie cele nawet na odległość 80 km. Czy to wystarczy, by powstrzymać ofensywę Rosji? Królowa Elżbieta II świętuje platynowy jubileusz, a z nią całe królestwo. W tych dniach naprawdę zjednoczone wokół monarchini. W czym tkwi tajemnica jej politycznej długowieczności i dlaczego na wyspach mało kogo ciągnie w stronę republiki? I jeszcze o kompromitacji i hańbie w polityce. O tym w raporcie o stanie świata 4 czerwca 2022 roku. Raporcie, który nadajemy dla Państwa z Helsinek i z Warszawy. To jest możliwe dzięki patronom raportu, czyli słuchaczom, którzy wspierają nasz program. Za Państwa wsparcie i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Dziś po fińsku. Kitos. Bo raport o stanie świata to program, który istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Zapraszamy na naszą stronę internetową raportostanieświata.pl. Tam mnóstwo udogodnień dla Państwa. Ostatnio pytają Państwo często, jak znaleźć oryginalne wersje naszych niepolskich rozmów. Otóż bardzo łatwo. Proszę wejść w zakładkę Raportalia, a potem w oryginały. I tyle. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, a przede wszystkim do słuchania nas, bo my dźwiękiem opowiadamy o świecie. Dziś prosto z Helsinek i prosto z Warszawy, gdzie w reżyserce czuwają Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak. A wspomniana reżyserka jest częścią studia Efektura, naszego ulubionego.
Battle Beast na początek raportu o stanie świata. Porządny fiński zespół. Dziś w raporcie muzyka fińska i brytyjska. Ale od razu uprzedzam, że Sex Pistols nie będzie dziś, bo nie wypada. Adrian Bąk jest z nami w Helsinkach. Witam cię, Adrianie, jeszcze raz. Dzień dobry. Szczyt NATO w Madrycie dopiero pod koniec miesiąca, ale po drodze chyba nic nieprzewidzianego się nie wydarzy. Finlandia i Szwecja będą nowymi członkami NATO. Oczywiście mamy jeszcze te wstrzemięźliwe, mówiąc oględnie, stanowisko Turcji, ale zakładamy, że ono da się jakoś rozwiązać. A zatem w ciągu kilku miesięcy tyle czasu potrzeba na ratyfikowanie nowych umów przez obecne kraje członkowskie. Finlandia i Szwecja staną się członkami NATO. To jest ogromna zmiana w życiu Finlandii i nie tylko w życiu politycznym, prawda? Tak, to jest ogromna zmiana, ale jeszcze a propos tego nieprzewidzialnego, to tutaj oczywiście Finowie, ale i Szwedzi zastanawiają się jednak, co z tą Turcją. Tu w Finlandii najpopularniejszym słowem w trendach na Twitterze, po prawej stronie, one się zawsze wyświetlają, przypisane do kraju, z którego się z Twittera korzysta. Najpopularniejszym słowem w ostatnich dniach było Turki, co nie trudno rozgryźć. Finowie rzeczywiście obawiają się, że Turcja zablokuje ten cały proces wstąpienia do NATO i cała dyskusja dotyczy tego właśnie tureckiego podejścia. Jedni mówią, że z Turcją trzeba rozmawiać, inni, że nie godzi się z Turcją rozmawiać. Wszyscy oczywiście kreślą scenariusze, co zrobi Recep Tayyip Erdoğan, a tego jeszcze nie wiemy. Mówi się także o tych tureckich żądaniach. Powstają liczne analizy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Finowie zwracają uwagę na przykład, że NATO, a więc także i Turcja, przyjęła już Finlandię do NATO, a przynajmniej połowicznie, bo w lutym NATO zgodziło się włączyć Finów i Szwedów w tak zwany system MSI, czyli wymiany poufnych danych wywiadowczych, co było może mniej głośnym, ale też formalnie istotnym krokiem w stronę NATO. Na razie Finowie przyjmują, że są na takim etapie, że spróbują załatwić tę sprawę z Turcją bez pomocy innych krajów, a jeżeli będzie potrzeba, to wówczas pewnie z tej pomocy skorzystają. Tak czy inaczej, rzeczywiście wszyscy czekają na ten kolejny krok do NATO. To z pewnością jest ogromna zmiana, bo jeszcze kilka miesięcy temu około 20% tylko Finów chciało wstąpienia do NATO. Teraz to jest prawie 80%. Zmiana chyba przede wszystkim na poziomie społecznym, bo to zmiana świadomości, zmiana myślenia, a nawet więcej, zmiana tożsamości kraju. Kraju, który do tej pory wolał być neutralny, a może jeszcze inaczej, wolał nie drażnić większego sąsiada ze wschodu, z którym od zawsze miał i ma trudną historię i z którym przed wojną w Ukrainie utrzymywał całkiem niezłe stosunki. NATO było traktowane jako coś niepotrzebnego. Finowie twierdzili, że nie ma co wychodzić przed szereg, a jak będzie trzeba, to sami się obronią. Natomiast dzień 24 lutego zmienił wszystko. Zmienił wszystko na poziomie społecznym, ale i politycznym. Wywrócił większość przekonań, wywrócił także myślenie tych, którzy tworzyli ten kraj przez ostatnich kilkanaście lat. Jedną z takich osób jest były minister spraw zagranicznych Finlandii Timo Soini, człowiek, który od kilkudziesięciu lat jest obecny w fińskiej polityce. Weteran fińskiej polityki, można powiedzieć, który zresztą sam przeszedł metamorfozę, bo z eurosceptyka, a może i z krytyka Unii Europejskiej, z człowieka, któremu blisko było do postaw antyimigranckich, do polityka, co prawda już nieaktywnego, ale który uważa, że przyszedł czas na unijną jedność i pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z Timo Soinim, który na początku rozmowy przyznał, że to, co stało się w lutym, było dla niego szokujące, ale nie tylko dla niego. I watched our president. It was roughly 11 o'clock at the same morning when the attack started. He was shocked. I worked with him 4 years. Pamiętam naszego prezydenta. Zobaczyłem go około godziny 11 w ten dzień, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę. Był w szoku. Pracowałem z nim 4 lata bardzo blisko i regularnie. Widziałem ten szok. On starał się budować relacje z Rosją przez 10 lat i nagle w ciągu kilku sekund wszystko się skończyło. We used to have so-called four pillars and with the cornerstones of our foreign policy, one of the bilateral. Gdy byłem jeszcze ministrem, mieliśmy politykę opartą na 4 filarach. Jednym z tych filarów było rozwijanie kontaktów bilateralnych z Rosją,
bo z Rosją łączy nas przecież długa, licząca ponad 1300 km granica. To jest najdłuższa granica z Rosją ze wszystkich krajów europejskich i natowskich. Tak więc byliśmy skazani na współdziałanie. Chcieliśmy też oczywiście utrzymywać relacje z Unią, z krajami znajdującymi się w regionie Morza Bałtyckiego i relacje transatlantyckie. Przepisem na sukces miało być zachowanie balansu i to działało dobrze. To przynosiło nam także profity ekonomiczne przez dekady. Teraz to się skończyło. To jest ogromna zmiana. Dla nas, ale także dla Szwecji. Przecież Szwecja nie brała udziału w żadnej wojnie od jakichś 200 lat. Czyli wygląda na to, że to odcięcie się wielowektorowe teraz od Rosji przynosi także szkodę Finlandii. Tak, zyskiwaliśmy na kontaktach z Rosją przez dekady. Kupowaliśmy gaz i ropę, eksportowaliśmy elektronikę, ubrania i jedzenie. Ludzie, szczególnie z terenów przygranicznych, też zyskiwali. Tankowali benzynę w Rosji na przykład, kupowali samochody, a dziesiątki tysięcy Rosjan przybywało do Finlandii kupować fińskie produkty, korzystać z natury, ze spa. Zwykli Rosjanie nigdy nie stanowili dla Finlandii problemu. To jest duże uderzenie dla biznesu, szczególnie we wschodniej części kraju, która nie jest tak bardzo zamieszkała jak centralne rejony. No i ostatnia decyzja Unii, choć słuszna, o odcięciu się od rosyjskiego gazu i ropy, z pewnością spowoduje wzrost cen tych surowców także dla zwykłych mieszkańców. W przeszłości miał pan dość krytyczny stosunek do Unii, szedł pan pod prąd, narzekał pan, że Unia stara się być supermocarstwem na każdym polu. Jak teraz ocenia pan to, co robi Unia w kontekście wojny na Ukrainie? To prawda. Byłem europosłem w Parlamencie Europejskim przez 2 lata, od 2009 do 2011 roku. I byłem wówczas bardzo krytyczny wobec polityki pomocy finansowej dla krajów pogrążonych w kryzysie ekonomicznym. Nie zgadzałem się, żeby fińscy podatnicy płacili pieniądze na ratowanie banków z Hiszpanii, Włoch czy z Grecji. Nie byłem nigdy krytykiem wstąpienia do Unii, ale krytykiem podwójnych standardów w Unii. Ale w kontekście sytuacji wojennej, w której się teraz znaleźliśmy, utrzymanie steru przez Unię i twardej postawy wobec Rosji jest sprawą kluczową. Ale to Polska i kilka innych krajów, kraje bałtyckie, kraje nordyckie, wydają się teraz przewodzić tej sytuacji, a nie Niemcy czy Francja, których reakcje można nazwać powściągliwymi. Według mnie Unia Europejska zachowuje się przyzwoicie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Wydajemy się być zjednoczeni, ale gdy zajrzeć pod powierzchnię, o tę jedność nie jest już tak łatwo. Nie podoba mi się też to całe gdybanie, że może trzeba działać tak, żeby Putin nie stracił twarzy. Tu nie chodzi o utratę twarzy, tylko kryminalną działalność i atak na niepodległe państwo. Natomiast sens Unii Europejskiej najbardziej sprawdza się w kontekście mniejszych krajów, takich jak Finlandia, Litwa czy nawet Polska, które bez jedności Unii nie dałyby rady obronić się przed przemocową polityką Rosji. I jeśli chodzi o współdziałanie w tym zakresie, to nawet jeśli Unia nie jest idealna, to należy ją docenić i pochwalić. Wielokrotnie miał pan okazję rozmawiać z najważniejszymi politykami w Rosji, między innymi ze swoim odpowiednikiem, czyli Sergiejem Ławrowem. Co by pan mu powiedział dzisiaj? Sergej, I'm sorry for you, because he has been an outstanding diplomat. He was very able. Powiedziałbym mu: Siergiej, żal mi ciebie. On był wybitnym dyplomatą, bardzo doświadczonym ministrem spraw zagranicznych, ale teraz cały jego dorobek został zniszczony, stracił na znaczeniu. Nie można mu wierzyć.
ale on walczy o swoje życie. Wszyscy ci, których można znaleźć na tym samym zdjęciu z Putinem, stojących w tym samym dużym pokoju, oni wszyscy walczą o przetrwanie. Oni nie mogą uciec. Negocjowałem z Ławrowem 14 razy, także pod kątem bardzo pragmatycznych spraw, jak kwestia granicy i tym podobne. I on miał dobre momenty. Sprawiał wrażenie bardzo uzdolnionej osoby, ale obecna sytuacja pokazała, że jeśli nawet wtedy chciałby zrobić coś złego dla Finlandii, to by to zrobił. Taka jest ich mentalność. If needed, yeah, that's the mentality. That is something we want to think about. We want to believe. To jest coś, z czego my nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, co nie chcieliśmy wierzyć, że osoba, która siedzi naprzeciwko ciebie i z którą chcesz budować pozytywne relacje, ma w głowie tylko jedno, przede wszystkim Rosja. I co dotyczy Rosji, decyduje się w Rosji. Oni mogą być mili, ale gdy potrzebują, to i nas przycisną. Nie ma wyjątków. Jest po prostu Rosja i cała reszta. To był Timo Soini, były minister spraw zagranicznych Finlandii, dwukrotny kandydat na prezydenta tego kraju. Adrian Bąk oczywiście jest z nami cały czas w Helsinkach. Bardzo mocne słowa pod adresem byłego partnera negocjacyjnego Soiniego, czyli Siergieja Ławrowa, pewnie podszyte jakimś ogromnym żalem, poczuciem zawodu. Ale też mam takie wrażenie, pewnie nie wiem, czy je podzielasz, że czas rozczarowań dla Finów minął. Oni już nie mają chyba złudzeń co do Rosji. Pytanie, co to konkretnie znaczy? To znaczy, czy ten kraj jest przygotowany do ewentualnej wojny z Rosją? Czy rozważana jest w ogóle agresja Rosji na Finlandię? Tak, oczywiście mówi się tutaj o tej ewentualnej agresji, ale to jest tak, że Finowie nie myślą o tym od teraz, nie myślą o tym tylko na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, ale myśleli o tym już od bardzo dawna, bo w gruncie rzeczy to, że Finowie zdają się być przygotowani do wojny, to znaczy, że wszyscy Finowie są przygotowani do wojny, albo zdecydowana większość Finów jest przygotowana do wojny i nikt nas nie zwiedzie, że Finlandia to kraj 5 milionów ludzi. Tak rzeczywiście jest, choć powierzchniowo to kraj przecież większy od Polski. Mimo tego kraj ten ma bardzo dużą, jak na te statystyki, armię i dodatkowo wielu wyszkolonych rezerwistów, bo w Finlandii służba wojskowa jest obowiązkowa i każdy Fin, gdy ukończy 18 lat, musi taką odbyć. I to nie jest tak, a przynajmniej tak wynika z moich rozmów, jak mogłoby się wydawać, że większość jakoś uchyla się od tej służby, że ta służba to w gruncie rzeczy nie ma wiele wspólnego z wyszkoleniem wojskowym. Otóż ma i młodzi Finowie z reguły ochoczo stawiają się na poborze, co także jest częścią czegoś, co nazywa się tak zwanym kompleksowym podejściem do bezpieczeństwa. O co tutaj chodzi i jak wygląda to przygotowanie do ewentualnej wojny? O to zapytałem Jarmo Lindberga, fińskiego generała, naczelnego dowódcę armii fińskiej w latach 2014-2019, który odpowiadał w zasadzie przez wiele lat za wzmacnianie obronności Finlandii, za modernizację armii i za proces zbliżania się do struktur NATO, bo to, że Finlandia dziś ubiega się o to członkostwo, to jest dla Finów część długofalowego planu. Może ten plan nie miał skończyć się tak szybko wstąpieniem do sojuszu, ale na poziomie wojskowym te przygotowania rozpoczęły się już o wiele wcześniej, a mogły się rozpocząć wcześniej, także ze względu na wyjątkowe właściwie w skali Europy podejście Finów do obronności, o czym mówił mi generał Jarmo Lindberg. Reserve training has been going on in Finland even after the Cold War. When European nations started to take money out of defense after the Finlandia trenuje rezerwistów od czasu końca zimnej wojny, w momencie gdy większość państw Europy zrezygnowała wówczas z przeznaczania pieniędzy na obronność albo zmniejszyła znacząco na to środki, Finlandia poszła inną drogą, bardziej konserwatywną. Zostawiliśmy obowiązkową służbę wojskową i wolontariacką dla kobiet. Mamy 900 tysięcy wyszkolonych ludzi, którzy w każdej chwili mogą wspomóc naszą armię liczącą 280 tysięcy żołnierzy. To więcej niż wszystkie inne kraje nordyckie razem wzięte. Dodatkowo Finlandia ma w tej chwili politykę opartą na kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa. Wcześniej, po II wojnie światowej, w czasach zimnej wojny, była inna polityka.
tak zwanej obrony totalnej. Polegała ona na tym, że różne części społeczeństwa były przygotowane do pomocy siłom obronnym, głównie w zakresie militarnym. Teraz kompleksowe podejście do bezpieczeństwa oznacza, że cokolwiek by się nie działo, zawsze jest odpowiednia komórka państwowa, organizacja czy specjalny komitet bezpieczeństwa, które biorą na siebie odpowiedzialność. A społeczeństwo może pomagać na wiele innych sposobów, niekoniecznie militarnych. Jesteśmy przygotowani nie tylko militarnie, ale i społecznie. Ta koncepcja kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa sprawdza się nie tylko jeśli chodzi o wojnę, ale także inne wyzwania, jak na przykład pandemia COVID. To był generał Jarmo Lindberg, naczelny dowódca Armii Finlandii w latach 2014-2019, wyjaśniający, na czym opiera się system obronności Finlandii. Ja tylko jeszcze dopowiem, że to kompleksowe podejście do bezpieczeństwa dotyka naprawdę przeróżnych sfer. Jest na przykład taka kobieca organizacja, która nazywa się po prostu Organizacją Marty, od imienia założycielki, która skupia się na edukacji w zakresie kulturalnym, społecznym, na budowaniu relacji rodzinnych, na jedzeniu, na przygotowywaniu zdrowego jedzenia i nie marnowaniu jedzenia, na zarządzaniu budżetem domowym, na sąsiedzkiej integracji, czyli na wszystkich takich bardzo podstawowych sprawach, które w przypadku kryzysu państwowego także mogą odgrywać istotną rolę. Adrian Bąk zostaje z nami, my zostajemy przy temacie obronności, a konkretnie przy temacie obrony Ukrainy. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejną porcję pomocy wojskowej, już 11. od początku wojny. Broń jest warta $700 milionów, a jej głównym elementem są 4 baterie wyrzutni rakietowych systemu HIMARS wraz z amunicją. Amerykanie poinformowali, że Ukraina zobowiązała się do wykorzystywania broni wyłącznie na swoim terytorium, nie będzie przy jej pomocy atakowała terytorium Rosji. Czy ta pomoc jakoś zasadniczo zmienia zdolności obronne, zwłaszcza kontrofensywne Ukrainy? Bo chyba o nie teraz chodzi, o to jest pytanie. A moim gościem jest Marek Świerczyński, analityk Polityki Insight. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Darku, dziękuję za zaproszenie, dzień dobry Państwu. 4 miliardy i 600 milionów dolarów, tyle jest warta broń przekazana przez Amerykanów do tej pory. To jest największy dostarczyciel broni dla Ukrainy, prawda? To prawda. Stany Zjednoczone są głównym dostarczycielem uzbrojenia co do jego wartości, ale również co do jego możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o ten ostatni pakiet, w którym znalazła się artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, ale wcześniejsze transze uzbrojenia obejmowały również artylerię zwykłą, lufową, nowoczesną, również dosyć dużego zasięgu, a przede wszystkim wraz z dużym pakietem nowoczesnej amunicji. Ten nowy transport, jak wspomniałeś, zawiera te właśnie mobilne systemy rakietowe. Czy to zmienia sytuację obronną Ukrainy? I dodatkowe pytanie, dlaczego w ogóle dostawy tej nowoczesnej, dalekosiężnej artylerii są ważne w tej wojnie? Tak, to jest decyzja o znaczeniu przełomowym. Chciałbym tylko może skorygować trochę twoją zapowiedź początkową, ponieważ wydaje się, że chodzi o 4 wyrzutnie na razie, a nie 4 baterie. Aha. To jest dosyć istotna sprawa, no bo bateria to jest kilka wyrzutni, 6 na przykład, tak? Więc tutaj mówimy na razie o skromnych ilościach tego uzbrojenia. Dziękuję za poprawkę. Ale co do jego jakości, co do tego, jakie ono ma możliwości i w jaki sposób przysłużyć się może Ukraińcom na polu walki, no to rzeczywiście jest to przełom. Trzeba jednocześnie patrzeć na mapę i mieć w pamięci zasięgi oferowane przez to uzbrojenie. Był spór, była dyskusja dotycząca tego, jakiego zasięgu broń można udostępniać Ukrainie, tak aby nie eskalować konfliktu z Rosją. Wiemy, że prezydent Biden nawet musiał zabierać w tej sprawie głos i on powiedział, że dostarczy Ukrainie uzbrojenie takie, którego ona będzie mogła używać na terenie swojego terytorium, ale które nie umożliwi jej uderzania na cele położone w głębi terytorium Rosji. O co chodzi? Te systemy artylerii rakietowej zasadniczo posługują się 2 typami amunicji. Pierwsza, podstawowa, ma zasięg
70-80 kilometrów. Druga, bardziej zaawansowana, to są takie prawie balistyczne pociski ATACMS. One mają zasięg nawet do 300 kilometrów. Tej drugiej broni Ukraina ze Stanów Zjednoczonych nie dostanie. Dostanie pociski zasięgu 80 kilometrów, precyzyjnie naprowadzane. To jest broń precyzyjnego rażenia, naprowadzana czy też korygowana za pomocą GPS-a oraz systemów nawigacji inercyjnej. To nie jest broń do takiego powierzchniowego uderzania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, widząc artylerię rakietową, prawda? Te zdjęcia takich systemów, które wywodzą się gdzieś tam od Katiusz z II wojny światowej, które strzelają po prostu nieco na oślep dużymi salwami pocisków. Nie. Ta artyleria rakietowa, którą przekazują Stany Zjednoczone i za chwilę też przekaże Wielka Brytania, bo ona też dołączyła do tej kolejki oferentów tego rodzaju sprzętu, to jest amunicja, to są systemy precyzyjne. Amerykańscy wojskowi mówią na to, że to jest karabin snajperski o zasięgu właśnie kilkudziesięciu kilometrów. I teraz do czego będą to Ukraińcy używać, czyli rzut oka na mapę. W tej chwili walka w Donbasie, w jego północno-wschodniej części, można powiedzieć, tam gdzie toczą się najbardziej nasilone działania zbrojne, to jest walka artyleryjska. I Rosjanie mają w tej walce przewagę właśnie i zasięgu, i siły ognia. Ukraińcy nie byli w stanie do tej pory odpowiadać niejako adekwatnie Rosjanom, to znaczy zadawać im tego samego rodzaju straty z tego samego dystansu. Nieco sytuację zmieniła ta precyzyjna artyleria lufowa z zachodu, kalibru 155 mm. Przy jej pomocy na przykład najprawdopodobniej zostały zniszczone te rosyjskie próby przepraw przez rzekę Doniec w pobliżu miejscowości Biłochorywka. Wiemy, parę tygodni temu cały internet obiegły zdjęcia zniszczonych prawdopodobnie aż dwóch batalionów rosyjskich zmechanizowanych. No ale teraz przy pomocy tych HIMARS-ów oraz MLRS-ów, czyli tych wyrzutni oferowanych przez Brytyjczyków, to jest ten sam system, tylko nieco inaczej skonfigurowany. MLRS jest na gąsienicach, HIMARS jest na kołach. Przy użyciu tych systemów Ukraińcy będą mogli razić Rosjan zza zasięgu z kolei rosyjskiego ognia. To znaczy przy pomocy radarów artyleryjskich oraz przy pomocy środków rozpoznania powietrznego będą mogli wykrywać te rosyjskie baterie artyleryjskie i niszczyć je precyzyjnymi uderzeniami właśnie tych pocisków GMLRS, nie narażając się samemu na straty z większego dystansu. To im da jakby większy rozmach operacji, większy oddech, no i oczywiście zmniejszy ich własne straty. Wspomniałeś o tym, czego Amerykanie nie chcą dać Ukraińcom, to znaczy tych systemów rakietowych, które rażą na odległość 300 kilometrów. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby Amerykanie mieli pewność, że Ukraińcy nie będą atakować celów na terenie Rosji, choć Ukraińcy obiecują. No jak wiadomo, te obietnice i w polityce, zwłaszcza w polityce państwa, które jest atakowane, niekoniecznie muszą się sprawdzać. Ale moje pytanie brzmi, czy Ukraińcy mogą dostać tego typu systemy od kogoś innego? Czy na przykład Brytyjczycy mogą im je dać? Albo może Amerykanie publicznie o tym nie mówią, a mimo to dostarczą te systemy? Bardzo, bardzo wątpliwe, żeby ktoś zdecydował się złamać to porozumienie polityczne pomiędzy Kijowem a Waszyngtonem. Ja mówię, że to jest porozumienie polityczne, ponieważ no, Amerykanie wielokrotnie zapewniali i teraz dosłownie w ostatnich godzinach również to mówią, że to Ukraińcy będą de facto decydować o użyciu tej przekazywanej broni. Nie ma tam żadnych wbudowanych blokad, nie ma żadnych czerwonych guzików, które ktokolwiek może w Pentagonie wyłączyć. Sprawa polega na tym, że te zasięgi tej amunicji, która jest przeznaczona do obecnie dostarczanych HIMARS-ów, nawet jeżeli byłyby użyte jakby przeciwko Rosji, przeciwko terytorium rosyjskiemu, no to one nie dolecą zbyt daleko. Trzeba też, patrząc na mapę, wiedzieć, że w tym wschodnim Donbasie Rosjanie już niestety zdołali zająć pas terytorium, którego szerokość de facto przekracza zasięg tych pocisków. Amerykanie wyznaczają pewnego rodzaju punkt odniesienia, jeżeli chodzi o dostarczanie broni dla Ukrainy. Nikt do tej pory
nie dostarczył systemów uzbrojenia, które oferowałyby większe możliwości od systemów amerykańskich. Oczywiście można dyskutować, że taki polski Krab to jest działo samobieżne, nowocześniejsze nieco od jakby systemów dostarczanych przez państwa zachodnie, bo po prostu jest nowym wyrobem zbrojeniowym, tak? Ale na pewno nie stanowi jakby przełomowej jakości na polu walki, takiej jaką stanowi artyleria rakietowa HIMARS. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, bardzo wątpliwe, również z tego powodu, że tak naprawdę poza Amerykanami, jedynym krajem, który produkuje systemy artylerii rakietowej o zasięgu takim samym bądź większym, jest Izrael. Wiemy, że Izrael z bardzo dużym dystansem podchodzi do uzbrajania Ukrainy, żeby nie powiedzieć, że prawie w ogóle jej nie zbroi. Tak? Więc tutaj jakby nie ma alternatywnych zbyt wielu źródeł pozyskania takich systemów. Produkuje je również Korea Południowa, produkuje je również Turcja, no ale nie są to kraje najbliżej politycznie w tej chwili związane, nie są to najbliżsi sojusznicy Ukrainy. Kto jeszcze oprócz Stanów Zjednoczonych, oprócz Brytyjczyków przekazuje znaczące ilości broni Ukrainie? Słyszymy o Szwecji, która ma dostarczyć systemy rakietowe do ostrzału i do niszczenia okrętów. To jest wiadomość. To chyba chodzi o Danię. O Szwecję również, tak przeczytałem przynajmniej, ale być może o Danię też. To ja szczerze mówiąc o Szwecji jeszcze nie czytałem. Dania wysforowała się właśnie z tymi pociskami przeciwokrętowymi, jak one są nazywane. To są amerykańskie również pociski Harpoon, używane z reguły na okrętach wojennych, tylko osadzone na kołowych wyrzutniach brzegowych. To jest system, który Duńczycy sobie sami dla siebie skonfigurowali w ten sposób, ale od dłuższego czasu, liczonego już w dwóch dekadach, on pozostawał nieużywany, tak? Był po prostu w zapasach uzbrojenia, natomiast nie był w linii. No więc się go pozbyli, przekazując go Ukrainie. No ale też to nie jest tak, że ta wojna się toczy głównie na morzu, prawda? Tam toczy się głównie wojna lądowa. Więc jeżeli chodzi o to uzbrojenie lądowe, w pierwszej fazie tego konfliktu mieliśmy do czynienia z innego rodzaju wojną. Trzeba było zwalczać te rosyjskie rajdy zmechanizowane i pancerne, które wchodziły dosyć głęboko na terytorium Ukrainy i wtedy liczyła się najbardziej taka lekka, przenośna broń przeciwpancerna. I tutaj oczywiście mieliśmy pociski Javelin, brytyjskie pociski Enlow. Rozmaite inne typy broni przeciwpancernej, lekkiej, przenośnej. Tutaj sporą dostawę również zapewnili Niemcy, krytykowani dość powszechnie za opieszałość w tych dostawach. No, Szwecja jest producentem w ogóle bardzo znanym i uznanym na świecie broni przeciwpancernej, właśnie takiej przenośnej, granatniki przeciwpancerne Carl Gustaw. To jest też taki jakby punkt odniesienia, jeżeli chodzi o jakość uzbrojenia. Z Polski poszła też duża partia starszej generacji oczywiście granatników. Także tej broni przeciwpancernej kraje natowskie, ale też nie tylko natowskie, dostarczyły w sumie kilkanaście tysięcy sztuk. No, jeżeli chodzi o takie uzbrojenie w sensie pojazdów opancerzonych i czołgów, no to tutaj głównie kraje sąsiednie wschodniej Europy. Polska, jak wiadomo, przekazała ponad 200 czołgów T-72, tak? Więc można powiedzieć, że w tej dziedzinie to Polska jest liderem. Ale mówisz, że to był ten poprzedni etap wojny, ten pierwszy etap wojny. W tej chwili ta wojna toczy się inaczej. To jest ostrzał artyleryjski, przede wszystkim niszczenie właściwie wszystkiego, co się znajduje przed linią rosyjską. No i dlatego w wojnie artyleryjskiej druga strona musi się bronić również artylerią, tak? Żeby pokonać artylerię przeciwnika, musisz mieć swoją własną artylerię albo bardzo silne lotnictwo. Bardzo silnego lotnictwa Ukraina nie posiada, w związku z tym musi się bronić przy pomocy artylerii. Dlatego tak ważne były te, też na ówczesnym etapie przełomowa była decyzja Amerykanów o wysłaniu tych haubic 155 mm, które pozwolą Ukrainie przejść z kalibru wschodniego
pocisków artyleryjskich na kaliber zachodni. To jest 3 mm różnicy, ale zmienia wszystko w tym sensie, że pozwala dołączyć się Ukrainie do tego zachodniego łańcucha dostaw. No a oczywiście jest on dużo szerszy, dużo bogatszy, dużo sprawniejszy niż cokolwiek, co mogła pozyskać z tych krajów byłego bloku wschodniego. Więc Amerykanie już dostarczyli ponad setkę haubic 155 mm. Inne kraje po kilka, kilkanaście sztuk. Ale ten zasób rośnie i z czasem on może doprowadzić do tego, że Ukraina przynajmniej będzie w stanie odpowiadać Rosji tym samym. A propos szwedzkiej broni, to rzeczywiście szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde poinformowała, to jest pakiet wartości 100 milionów euro. A propos, kiedy my mówimy o przekazywaniu broni, czy o dostarczaniu broni, to o czym my mówimy? To nie są darowizny, czy są? No więc ja sam nie mam pełnej jasności i to jest sprawa, która oczywiście no na razie jest jakby zasłonięta tajemnicą porozumień międzyrządowych. Na pewno część tego przekazywania broni to są darowizny. Nie ma wątpliwości, że zwłaszcza w tej pierwszej fazie te wszystkie javeliny, te wszystkie stingery, ta lekka broń, ona była przekazywana na zasadzie darowizny. Również ten pierwszy polski pakiet, prawda, uzbrojenia, który obejmował pociski przeciwlotnicze Piorun oraz innego rodzaju amunicję, to była też darowizna. Dopiero niedawno się dowiedzieliśmy o tym, że Polska sprzeda Ukrainie 3 dywizjony, czyli prawie 60 sztuk, ogromna liczba armatohaubic Krab za 3 miliardy złotych. Amerykanie w celu finansowania zaopatrywania Ukrainy w broń uruchomili też ten taki ogromny pakiet, 40-miliardowy pakiet pomocy finansowej, ekonomicznej, gospodarczej oraz zbrojeniowej. Z niego są finansowane zakupy i w amerykańskim przemyśle, również w celu odtworzenia zapasów, które właśnie w ramach darowizny poszły na Ukrainę, oraz w celu finansowania rozmaitych innych porozumień, czasem też wielostronnych. Ten pakiet to też jest jakby temat na odrębną dyskusję, bo to nie jest tak, że 40 miliardów dolarów idzie na Ukrainę w tej nie, chwili, nie, prawda? Oczywiście, to jest oczywiście. Wieloletni, z tego pakietu, wieloletni z tego program. Pakietu mniejszość idzie na Ukrainę wprost, prawda? Ale w sumie on ma służyć wzmocnieniu i Ukrainy oraz tych, którzy Ukrainie pomagają, w tym również Stanów Zjednoczonych. Mówiłeś o nieco kunktatorskim, tak przynajmniej oceniane ono jest, podejściu Niemiec, zresztą o Francji również mówi się w takim kontekście. Czy słusznie? Czy to rzeczywiście są dwa kraje, które się no, nie wyrywają specjalnie z pomocą? Jeżeli chodzi o Francję, to Francja była, no można powiedzieć, jeżeli chodzi o Europę, to była liderem właśnie w dostarczaniu artylerii, bo przekazała systemy artyleryjskie, kołowe, również mobilne, niezwykle nowoczesne, haubice 155-mm Caesar. Także i one są już w tej chwili na linii frontu w Ukrainie. Ukraina się po trosze chwali, że już ich używa przeciwko Rosjanom. No, jeżeli chodzi o Niemcy, tutaj sytuacja jest niezwykle skomplikowana i moglibyśmy cały program na to poświęcić i też pewnie nie jestem najlepszym rozmówcą do tego, żeby omawiać te meandry niemieckiej wewnętrznej polityki. Natomiast Niemcy bardzo dbają o to, żeby ta broń, którą oni przekazują, to miała charakter tak zwany defensywny, prawda? Więc to, co do tej pory najcięższym typem uzbrojenia, który oni zdecydowali się przekazać, to były mylnie nazywane czołgami gąsienicowe systemy przeciwlotnicze Gepard. To są takie zdwojone działka przeciwlotnicze na podwoziu starszych wersji Leopardów. Czołgów jako takich Niemcy Ukrainie nie przekazują, ale parę tygodni temu Niemcy doszły do porozumienia z Czechami, że pewną liczbę przekazanych czeskich T-72 zastąpią w Siłach Zbrojnych Republiki Czeskiej swoimi Leopardami. Tak więc Niemcy przyjęły taki
system nieco okrężny, system zastępczy, tak? Że oni są gotowi zapełniać pewne luki powstałe w uzbrojeniu państw sojuszniczych, które przekazują uzbrojenie Ukrainie. Natomiast dosłownie paręnaście godzin temu okazało się, że Niemcy przekażą Ukrainie bardzo nowoczesny system obrony powietrznej, IRIS-TSL. To jest wyrób niemieckiego przemysłu firmy Diehl. Zresztą no, na tyle nowoczesny, że był brany pod uwagę również w Polsce przy konkursie na uzbrojenie dla obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW. Więc można powiedzieć, że to jest jeden z najnowocześniejszych obecnie systemów przeciwlotniczych i, no, i właśnie posiada ten charakter defensywny, prawda? Że Niemcy no, czują się tutaj przekazując coś, co służy stricte do obrony. A czy to jest prawda, jak sugerują niektórzy polscy politycy, że Niemcy no, oszukali, bo to chyba taka jest sugestia, oszukali Polaków, jeśli chodzi o uzupełnienie wyposażenia polskiej armii, zwłaszcza czołgów? Ja nie mam wglądu w jakiekolwiek porozumienia, które były ustnie czy pisemnie zawierane między rządami. Nie mam też wiedzy, czy takowe porozumienia były. Wiemy, że w tej chwili toczy się niezwykle ostra walka, no powiedzmy polityczna, tak również. I ta wojna w Ukrainie jest wykorzystywana przez rząd polski, ale również przez inne rządy w Europie do takiego no, podszczypywania się, czy też obarczania odpowiedzialnością. No, jest oczywistą oczywistością, że rząd w Warszawie nie pała przesadną sympatią do rządu w Berlinie i wykorzystuje każdą okazję, żeby nie wiem, pokazać moralną wyższość, czy też no właśnie wymierzyć Berlinowi jakiegoś przytyczka. Sprawa jest skomplikowana. Ponieważ gdybyśmy poważnie myśleli o leopardach z Niemiec dla Polski, to my byśmy myśleli o nich już dawno temu, prawda? I na przykład nie kupowalibyśmy 250 amerykańskich Abramsów. Więc teraz takie troszeczkę odwracanie kota ogonem i prezentowanie sytuacji na zasadzie takiej, że a to ten zły Berlin nie chce nam dostarczyć czołgów, trochę jakby nie koresponduje z wcześniejszą polityką zbrojeniową naszego MON-u, który no, wykonał kilka ruchów, które wskazywałyby, że tak naprawdę długofalowo chce odejść od niemieckiej techniki pancernej, a nie wiązać się z nią bliżej. Więc tutaj no, sytuacja nie jest do końca klarowna. Poza tym również Niemcy no, nie posiadają zbyt wielu czołgów na zbyciu, a Polska ma dużą armię i potrzebuje tych czołgów do, no, tak jakby, gdybyśmy chcieli zastąpić 1:1 te przekazane Ukrainie, T-72, to potrzebowalibyśmy ponad 200 leopardów. Nie ma tylu niemiecka armia ani niemiecki przemysł w tej chwili na zbyciu. No, tym niemniej oczywiście jest wizerunek, chyba jednak usprawiedliwiony, wizerunek Niemiec w tej chwili jako kraju, który bardzo trudno sobie radzi z tą wojną, zwłaszcza od strony politycznej i gdzieś takie rozczarowanie polityczne wpisuje się w ten obraz. Ja Niemiec absolutnie nie bronię. Na pewno jest to kraj, który niezwykle dużo stracił, jeżeli chodzi o wizerunek i swoją wiarygodność sojuszniczą. Była jakaś nadzieja związana z tym wielkim przemówieniem kanclerza Scholza w Bundestagu, prawda? Kiedy on ogłosił Zeitenwende i no, jakąś taką przemianę filozofii podejścia niemieckiej strategii. Niewiele z tego w praktyce na razie zostało, oprócz tego pakietu wzmocnienia Bundeswehry, który stopniowo jest tam procedowany i widzimy jakieś jego pierwsze efekty, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną, to na razie jeszcze za wiele się nie zmieniło i Niemcy na pewno bardzo dużo straciły właśnie jeżeli chodzi o swoją pozycję w NATO, na wschodniej flance. Takie kraje jak Polska, które i tak miały pewne wątpliwości, prawda, pod adresem Berlina, mają je w tym momencie jeszcze większe. Mówisz, że nie mamy wglądu w umowy międzypaństwowe i oczywiście nie mamy, ale chyba jeszcze mniej wglądu mamy w sytuację armii rosyjskiej. Czy my możemy w ogóle w jakikolwiek sposób sensowny rozmawiać na temat strat Rosji? Czy wiemy, ile sprzętu Rosja straciła? Otrzymujemy komunikaty ze strony ukraińskiej, na ile one są wiarygodne? To jest pytanie. To jest pytanie, czy też cała sekwencja pytań, na które w zasadzie od pierwszych tygodni tej wojny próbują sobie odpowiadać no, najwyższej klasy specjaliści na Zachodzie i nie znajdują właściwych odpowiedzi. To znaczy inaczej, odpowiedzi, które znajdują,
nie do końca później pokrywają się z tym, co dzieje się na polu walki. Rosja na pewno ponosi ogromne straty. Czy one są aż tak duże, jak podają Ukraińcy? Możemy chyba założyć, że na pewno nie. Są pewne takie źródła prezentujące się jako niezależne grupy jakichś internetowych sprawdzaczy tego, co się dzieje za pośrednictwem jakichś publikowanych zdjęć bądź też innych danych. Trzeba chyba przyjąć, że jak w każdej wojnie, my poruszamy się w sferze ogromnej niepewności albo w sferze, to jedno z drugim idzie w parze, pewnego celowego zniekształcania informacji, tak? Więc my tak naprawdę będziemy wiedzieć skutki tej wojny, po tej wojnie, tak? I to nie dzień, dwa tygodnie, tylko kilka lat zajmie analizowanie de facto tego, co się działo. Natomiast możemy z tego, co się dzieje, widać, że Rosjanie bardzo znacząco ograniczyli skalę tej wojny. Ta wojna się po prostu radykalnie skurczyła. Obszarowo oraz co do liczby zaangażowanych wojsk. Ale czy możemy sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację, że na przykład, nie wiem, Rosji zabraknie amunicji? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Wyobrazić sobie można dużo rzeczy, natomiast w tej chwili widać, że wprowadzane są na pierwszą linię coraz starsze systemy uzbrojenia, co mogłoby sugerować, że również coraz głębiej sięga się do zapasów amunicji. No, pamiętajmy również o tym, że prowadząc tę wojnę, nie wojnę, bo dla Rosji to jest nadal operacja specjalna, prawda? A nie żadna wojna. Słowo wojna jest nawet w Rosji zakazane. Prowadząc tę wojnę, Rosjanie muszą też myśleć, a przynajmniej mieć taką perspektywę, że kto wie, może będą musieli prowadzić jeszcze inną wojnę, prawda? Może wręcz mają taki plan, żeby rozszerzyć to, co dzieje się w Ukrainie na inne kraje. Rosjanie na pewno mają potężne zapasy amunicji. Pytanie jest oczywiście, na ile one są, na ile to jest amunicja nowoczesna do nowoczesnych systemów uzbrojenia, powiedzmy takich, które były wyprodukowane w ciągu ostatnich 10 lat. Tak jak mówię, w tej chwili widać na froncie pojazdy, czołgi na przykład, czy też artylerię, która ma swoje lata i to jest kilkadziesiąt lat. Na pewno Rosjanie nie pozbyli się zapasów jeszcze zimnowojennych, prawda? A na pewno nie w całości. W związku z tym ja czytałbym to w ten sposób, że albo oszczędzają, albo zaczyna im brakować tej nowszej broni i nowszej amunicji. I dlatego na tą skalę operacji, która w tej chwili jest prowadzona, uznają, że wystarczy im broń i amunicja starszych generacji. Marku, na koniec jeszcze jedna rzecz. Trochę z boku, trochę gdzieś tam na marginesie, ale być może istotna, a być może nie. To jest pytanie do ciebie. Dania rozpisała referendum w sprawie przystąpienia do wspólnej polityki obronnej Unii. Dania jest oczywiście członkiem Unii, ale miała klauzulę wyłączającą z działań właśnie w dziedzinie obronności. Podobnie zresztą jak w kilku innych dziedzinach w Danii, nie ma euro na przykład, prawda? Ale ta zmiana frontu w sprawie obronności, 70% Duńczyków chce włączenia Danii do wspólnych działań Unii, to jest niewątpliwie zasługa Władimira Putina. Jego kolejny strategiczny sukces, można tak powiedzieć. Tak, dziś zresztą w programie mówimy o Finlandii, która wraz ze Szwecją przyłącza się do NATO. Czy ta decyzja Finów ma jakiekolwiek istotne znaczenie poza znaczeniem propagandowym? No bo przecież nie ma żadnego wymiaru obronnego Unia Europejska. Duńczyków przede wszystkim, a nie Finów. Duńczyków oczywiście, tak. Powiedziałbym tak, że to jest kolejna putinowska klęska wywołana tą wojną. Duńczycy rzeczywiście mieli wpisane w konstytucji i bardzo mocno tego pilnowali, żeby nie wchodzić w te obronne schematy współpracy w ramach Unii Europejskiej. Chociaż na przykład duński przemysł bardzo do tego namawiał. Dania ma niewielki, ale stosunkowo zaawansowany przemysł obronny. Namawiali do tego również duńscy wojskowi. No i tak się stało, że po tym jak Szwecja i Finlandia w odwrotnej kolejności w sumie wyraziły chęć przystąpienia do NATO, to Dania
spojrzała też na swoją sytuację strategiczną i pomyślała, no jesteśmy w NATO, super, no ale właśnie nam tutaj brakuje troszeczkę tej europejskiej nogi, a moglibyśmy, Dania jest niewielkim krajem, ale bardzo zaangażowanym, tak? Zawsze występowała w tych koalicjach z Amerykanami, zawsze bardzo sumiennie wykonywała swoje obowiązki sojusznicze w NATO. Więc no, nic dziwnego, że również jakby ta południowa Skandynawia, czy też ten cypel duński, Półwysep Jutlandzki, zdecydował się włączyć do tych europejskich możliwości współpracy, tak bym to nazwał. Bo rzeczywiście masz rację, że no, Unia Europejska niestety nie zdołała jeszcze zbudować bardzo silnego tego filara obronnego, ale otwiera bardzo szerokie możliwości współpracy, a Duńczycy lubią współpracę, tak? I umieją się w niej odnaleźć, więc najprawdopodobniej uznali, że po prostu będzie to z korzyścią bardziej dla nich samych, prawda, niż dla całej reszty Unii. No tak, ale ta wojna też pokazuje, kiedy na przykład prezydent Macron mówi ciągle o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, to znaczy, że mówi, prawda? Ja nie sądzę, żeby Duńczycy się podpisywali pod strategiczną autonomią w wersji Macrona. Dziękuję bardzo. Marek Świerczyński, analityk polityki Insight, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci bardzo. Kłaniam się. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Oh, thank you, ladies and gentlemen. To jeszcze nie to. O jej wysokości opowiemy za chwilę, a najpierw wracamy do Helsinek, gdzie jest z nami Adrian Bąk. Gdzie nas teraz zabierzesz? Daleko, do krainy za tysiącem drzew i jezior, bo takie piękne krajobrazy widziałem za okna pociągu. Zresztą pokazywaliśmy Państwu ułamek tej podróży na naszych mediach społecznościowych. Tak więc zaczniemy od długiej podróży do środkowej części kraju, do miasta Jyväskylä, czyli na początek mała wycieczka do przyszłości Finlandii. Najdłuższa podróż do środkowej Finlandii, choć do miasta nieodłącznie związanego ze wschodem, założonego przez cara Mikołaja I, miasta uchodźców, uchodźców z Kareli, ale nie tylko. Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala, Lempäälä, Tampere. Kolejne nazwy miejscowości pojawiające się w głośniku w pociągu wydają się nie mieć końca, ale podróż do przyszłości Finlandii musi być długa. Aż wreszcie przystanek. Jyväskylä. Przyszłością Finlandii są oni, młodzi ludzie, którzy nie wychowali się w czasach sojuszu i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Europejczycy, uczniowie. Liceum Jyväskylä to najstarsze liceum z językiem fińskim w całym kraju. Wybudowane w 1902 roku. Kolebka języka, także tożsamości młodych Finów. Dziś ta tożsamość buduje się na nowo, o czym mówi mi m.in. 17-letni Vilaho. Nigdy nie uwierzyłbym, że Rosja może posunąć się do czegoś takiego. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Gdybyś mnie zapytał jeszcze rok wcześniej o NATO, nie byłbym zdecydowany. Nie było powodu, żeby to robić. Teraz to zupełnie inna historia. Finowie wiedzieli, że jeśli przyjdzie zagrożenie, to przyjdzie ze wschodu. Ale nie traktowaliśmy tego bardzo poważnie. Rosja to była Rosja. Młodzi często żartowali z Rosji, ja też. Wiadomo, odwieczny wróg, wojna zimowa, ale nie było to do końca serio. Szesnastoletni Leja Wichi także przestraszył się wojny i mówi o tym otwarcie. Nie byłem przekonany do możliwości wejścia przez Finlandię do NATO, ale ludzie zaczęli się bać. Myślę, że strach jest największym powodem. Chcemy czuć się bezpiecznie, a NATO jest gwarantem bezpieczeństwa. Maybe people think that NATO is the source for
Leja Vihi myśli już nawet o poborze do wojska. Ma na to co prawda jeszcze 2 lata, ale już teraz cieszy się na taką perspektywę i zamierza wypełnić służbę z zaangażowaniem. Podobnie zresztą jak Vilacho, który także jest dumny z tego, że w przyszłym roku będzie pobór. W liceum spotykam też Emę. Emma również mówi o strachu. Most people are scared of what happened to Ukraine happening to us. Większość ludzi boi się, że to, co stało się na Ukrainie, może stać się także z nami. NATO ma być więc gwarantem bezpieczeństwa. Mam znajomych w Rosji. Żyłam też w Rosji przez jakiś czas, więc dla mnie to trudna sprawa. Wciąż mam pozytywne spojrzenie na Rosjan. Według mnie tu nie chodzi o ludzi, tylko o politykę, o rządzących. I o to, co oni robią. Liceum Iwa Skela to z pewnością dziś głos młodej Finlandii. Głos tych, którzy już za chwilę będą decydować o przyszłości tego państwa i jego tożsamości. Ale nie można rozmawiać o przyszłości bez znajomości przeszłości, która w Finlandii dogania przyszłość na każdym kroku. O tym także rozmawiam podczas podróży do Iwa Skela z profesorem Jarosławem Suchoplesem, historykiem i byłym ambasadorem RP w Finlandii, który mieszka w Iwa Skela od dłuższego czasu i jest wykładowcą na tutejszym uniwersytecie. Jesteśmy na fińskiej prowincji, miasteczko Iwa Skela, środkowa Finlandia. W Helsinkach właściwie wszyscy rozmawiają o tym, co stało się na Ukrainie. Dużo mówi się o Rosji, o zmieniającym się stosunku do Rosji, mówi się o NATO. Jak to wygląda tutaj w Iwa Skela? Czy tak samo jest to tak zwany gorący temat? Ten temat był gorący przede wszystkim bezpośrednio po wybuchu wojny. Wiadomo, no, wojna trwa już 3 miesiące i w związku z tym no, ten temat się troszeczkę już opatrzył. Ale na początku rzeczywiście to był temat, który ogniskował uwagę takich przeciętnych ludzi po prostu, jak to się mówi, zwykłych Finów. I na pewno w rozmowach prywatnych on się często pojawiał. Tym bardziej, że Finowie są wychowywani w takim poczuciu obowiązku obrony ojczyzny. I temat II wojny światowej jest cały czas dosyć sprytnie używany przez władze, Kościół luterański po to, żeby tę kwestię patriotyzmu cały czas animować. No i teraz mamy znowu ten moment, że o, prawdziwa wojna. Ja bym tutaj się dopatrywał również tej zmiany, jeżeli chodzi o no, taki gwałtowny wzrost zwolenników członkostwa w NATO. Bo to przecież nie są tylko Helsinki, to są też ci ludzie, którzy mieszkają w takim mieście jak Iwa Skela, Oulu, Turku i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o końcu pewnej epoki, o końcu epoki finlandyzacji. Ja wiem, że to słowo w Finlandii wywołuje bardzo różne opinie. Właściwie zauważyłem, że Finowie są nastawieni do niego dość drażliwie. Czym była finlandyzacja? No nie dziwi mnie to, że Finowie niechętnie przyznają się do tego, że takie zjawisko istniało. Trzeba też pamiętać, że to słowo nie zostało wymyślone w Finlandii, tylko w Niemczech zachodnich. Ale o co chodzi? To był czas, kiedy Finlandia była de facto krajem o gospodarce rynkowej, względnie swobodnym życiu politycznym, ale wszystkie właściwie sprawy związane z polityką zagraniczną, z międzynarodową pozycją Finlandii były jakoś związane z kwestią relacji fińsko-radzieckich. To znaczy de facto Finlandia była krajem zachodnim, który leżał w radzieckiej strefie wpływów. I Finowie bardzo nie lubią się do tego przyznać, że ich kraj był zależny. Ale taka była prawda. I dlatego problem hasła finlandyzacja wzbudza w nich pewną niechęć, bo to jest jakby przyznanie się do tego, że Finlandia była krajem zależnym. Tak była. W latach bezpośrednio po II wojnie światowej funkcjonował taki dowcip, że dlaczego Finlandia posiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Odpowiedź była następująca, bo jest taki zwyczaj. Ale to wiele mówi. To był kraj, który nie posiadał przez długi czas własnej polityki zagranicznej, bo uważano, że tak jest bezpieczniej, a później, już po roku 1948, kiedy zawarto tam traktat ze Związkiem Radzieckim o przyjaźni i pomocy wzajemnej, polityka zagraniczna była formułowana w ten sposób, żeby tego wielkiego sąsiada nie drażnić. I żeby właściwie kierować się w polityce zagranicznej Finlandii również racją stanu Związku Radzieckiego. Ale była też jednocześnie Finlandia w dużym właściwie stopniu niezależna, bo to nie jest ten sam model, którym chociażby była niesuwerenna Polska Rzeczpospolita Ludowa. Mówimy o innym modelu.
Oczywiście mówimy o innym modelu. No przede wszystkim ta różnica podstawowa wynikała z tego, że PRL był krajem niesuwerennym również w tym sensie, że istniał system jednopartyjny i jedyną siłą polityczną była podporządkowana Moskwie partia komunistyczna. Natomiast w Finlandii istniał system wielopartyjny, z tym, że Finowie sami na siebie nałożyli szereg ograniczeń wynikających z troski o bezpieczeństwo kraju. Czyli oni doszli do wniosku, że lepiej pewne rzeczy zrobić własnymi rękami, no na przykład nie zawierać sojuszy wojskowych z państwami zachodnimi, bo to może odbić się negatywnie na bezpieczeństwie państwa. Czyli bezpieczeństwo państwa wyznaczało wektory i granice polityki zagranicznej Finlandii. Ta przyjaźń oczywiście była przyjaźnią skalkulowaną. To znaczy Finlandia pod przewodnictwem prezydenta Paasikiviego, a później prezydenta Kekkonena, bo ta linia się zazwyczaj nazywa linia Paasikiviego-Kekkonena, Finowie doszli do wniosku, że no nie mają innego wyjścia. Przegrali wojnę, leżeli w strefie wpływów Związku Radzieckiego i żeby zachować wolność swojego systemu politycznego, wielopartyjnego, żeby zachować gospodarkę wolnorynkową, żeby zachować dobre relacje z Zachodem, bo był to jednak kraj zachodni, jak to się wtedy mówiło, kapitalistyczny, a czy burżuazyjny, jakbyśmy powiedzieli, patrząc z perspektywy Związku Radzieckiego, no, że po prostu to jest cena, którą warto zapłacić. Dlaczego Finlandia była dla Rosji istotna pod kątem geopolitycznym czy strategicznym? Jeśli spojrzymy na historię Finlandii, no powiedzmy w czasach nowożytnych, czyli gdzieś tam od XVII wieku, od momentu, kiedy na mapie Europy pojawił się Sankt Petersburg, kiedy Rosja wyszła na Bałtyk po to, żeby zapewnić sobie kontakt morskimi szlakami z Europą Zachodnią, Finlandia zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę w rosyjskiej doktrynie polityczno-wojskowej, tak bym to określił. To znaczy, Rosja od tego czasu, jej przywódcy i jej generałowie, dowódcy wojskowi uważali, że panowanie nad Finlandią, ale również nad południowymi brzegami Zatoki Fińskiej, czyli nad Estonią, ma elementarne znaczenie dla bezpieczeństwa tej cesarskiej stolicy, czyli Sankt Petersburga. Czyli kto panuje nad północnymi i południowymi brzegami Zatoki Fińskiej, panuje nad podejściem do tego miasta. I z tego wynikają od tego momentu, czyli od początku XVIII wieku, wszystkie problemy Finlandii z Rosją. Ale też nie tylko problemy. Finowie potrafili z tego uczynić swoją szansę. Zanim jednak Finlandia najpierw stała się autonomiczną prowincją cesarskiej Rosji, a później państwem w jakimś stopniu uzależnionym i liczącym się ze zdaniem Rosji, a na pewno nie robiącym nic, co byłoby Związkowi Radzieckiemu nie na rękę, to Finlandia była częścią Królestwa Trzech Koron, Królestwa Szwecji. Te związki ze Szwecją i vice versa są wciąż bardzo duże. Mamy szwedzkojęzycznych Finów, mamy partię reprezentującą mniejszość szwedzkojęzyczną w Finlandii, mamy język szwedzki, który jest w pełni równorzędny z fińskim. Kim jest dziś Szwecja dla Finlandii? Szwecja dla Finlandii zawsze była, ja już mówię tutaj o tych czasach, kiedy Finlandia nie była częścią Szwecji, tylko częścią Rosji. Autonomiczną, specyficzną, ale jednak częścią Imperium Rosyjskiego. Szwecja zawsze była takim pomostem do Europy. Ze względu chociażby na sprawę języka. Przez długi czas, w XIX wieku, językiem elit był język szwedzki. Język fiński zaczął zyskiwać na znaczeniu właściwie gdzieś dopiero w latach 30. XIX wieku i właściwie uważano, że jest to język prostych ludzi, chłopów, że on się nie nadaje do wyrażania pojęć kultury wysokiej. Mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo rzadkim, precedensowym wręcz zjawiskiem przetłumaczenia kultury wysokiej z języka szwedzkiego na język fiński. Jeżeli na przykład w języku fińskim jakieś słowo nie istniało, to je wymyślano. Dlatego Szwecja zawsze jest postrzegana jako ten kraj kultury wysokiej, jako ten kraj, dzięki któremu Finlandia miała cały czas kontakt z Europą Zachodnią. I jest tutaj swego rodzaju też taki kompleks, to znaczy kompleks tej trochę biedniejszej i trochę młodszej siostry. I to jest właśnie ta relacja fińsko-szwedzka. Ale teraz młodsza siostra i starsza siostra wspólnie, właściwie ramię w ramię idą do NATO. To ma znaczenie symboliczne czy także praktyczne? Ja myślę, że obydwa te znaczenia są istotne. To znaczy w pewnym sensie można powiedzieć, że zostaje przywrócona w sensie geopolitycznym sytuacja sprzed roku 1809. To znaczy znowu Finlandia i Szwecja będą razem i będą tworzyły pewną wspólną jakość polityczną
w ramach NATO. Znaczy ten nordycki, nie lubię tego słowa, północny wymiar NATO. To ma to oczywiście swoje znaczenie symboliczne, natomiast znaczenie praktyczne jest takie, że obydwa te kraje mają bardzo dobrze rozwinięte systemy obrony, mają bardzo nowoczesne armie, mają bardzo dobrze rozwinięty system szkolenia i jest jeszcze coś jednego. Szwecja ma doskonale rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Wzmocnienie sojuszu od strony produkcyjnej po prostu. Powiedział pan, że nie lubi pan słowa nordycki. Ja na koniec chciałem zapytać w ogóle o fińską tożsamość, bo na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków mówiło się o Finlandii, że to kraj nadbałtycki, że to kraj środkowoeuropejski, że to kraj nordycki właśnie, że to kraj północny, że to Skandynawia. Jakie miejsce dziś na mapie Europy, to miejsce geopolityczne ma Finlandia? Finlandia na pewno nie jest krajem skandynawskim. W sensie takim, że ani nie jest geograficznie częścią Skandynawii, a zamieszkujący ją naród nie jest narodem skandynawskim, jest narodem ugrofińskim. Za tym idzie oczywiście kwestia językowa. To tak jak Szwed bardzo łatwo dogada się z Norwegiem, to nie dogada się z Finem, tak? Bo to jest tak, jakby Polak rozmawiał z Węgrem. Owszem, to był kraj środkowoeuropejski do powiedzmy gdzieś II wojny światowej włącznie, dlatego że był to jeden z krajów sukcesyjnych Cesarstwa Rosyjskiego. Ja bym powiedział, że było to najbardziej na północ wysunięte państwo środkowoeuropejskie. To jedno z tych państw, które powstały po I wojnie światowej w wyniku między innymi rozpadu Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast dlaczego nie lubię określenia nordycki? Finowie nie są Nordykami, to znaczy w tym znaczeniu rasowym, tak? Bo to też jest, po prostu to jest inny naród, również pod względem, to jest może niezbyt poprawnie polityczne, ale względem rasowym, tak jak Norwegowie, czy Duńczycy, czy Szwedzi, czy nawet Islandczycy, to są ci właśnie Nordycy, to tak Finowie są ugrofinami. Dlatego ja proponuję cały czas określenie, że Finlandia jest jednym z krajów północnych, bo tutaj geograficznie jest to sprawa bezdyskusyjna. Ten kraj leży na północy Europy, jest jednym z tych krajów, które również częściowo są położone na północ od kręgu polarnego. Natomiast to określenie kraj północny jest jednocześnie dostatecznie neutralne, aby nie implikować tych określeń właśnie Nordycy czy Skandynawia. Jeżeli będziemy pewne rzeczy rozważać pod pewnym kątem, czy ściśle politycznym, czy geopolitycznym, czy gospodarczym, czy również pod takim względem związków rozwiniętych wewnątrz tej wspólnoty krajów północnych, to pewnie będziemy mogli powiedzieć, że tak, to jest kraj skandynawski z pewnym już dorobkiem i stażem. Ale mimo wszystko ja wolę określenie kraj północny, bo to jest określenie, które jest bezdyskusyjne. Czyli Finowie są przede wszystkim fińscy. Tak, to jest bardzo dobre, co pan powiedział. Też bym tak to określił. Finowie to przede wszystkim Finowie. Tak, Finlandia jest przede wszystkim fińska. Mogłoby to posłużyć za niezłą puentę tej podróży do Finlandii, ale to jeszcze oczywiście nie koniec, bo przed nami jeszcze kolejna długa podróż, ale chciałem przy tej okazji bardzo podziękować ambasadorowi Jarosławowi Suchoplezowi za gościnę Vivaskla, i za polecenie pewnego, nie boję się użyć tego sformułowania, bardzo fińsko brzmiącego zespołu. Tämä puoli maailmaa. Hetken vielä nukkuu yötä valkeaa. Sä mietit kuinka mikään satuttaa voi niin. Parhaat vuotes kaikki maahan poljettiin. Puoltakaan en sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voimaa ilmaan jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä herät huomaamaan. Sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Vaikket enää tunne niin,
cuda uskonih misiin. Ja hetken vielä nukkuu puoli maailmaa. Hetki vielä kirkas aamu aukeaa. Puoltakaan ensin kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voimaa ilman jää. Mut joku aamu mä tiedän sen, sä herät huomaamaan. Sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Apokaliptyka i Sanni w raporcie o stanie świata. Apokaliptyka prawdopodobnie najbardziej znany fiński zespół. A teraz spojrzymy na świat z boku. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki opowie dziś o tym, na czym polega kompromitacja i hańba w polityce. Jakbyśmy nie wiedzieli. Jerzy Urban niczego nie odkrył ani nie wymyślił, gdy swego czasu zawiadomił głodne społeczeństwo, że rząd się sam wyżywi. Tak było, jest i będzie nawet w najgłębszym kryzysie. Natomiast nawet w kryzysie płyciutkim rząd się sam nie potępi i o nic nie oskarży. Do tego trzeba zwykle działających w zmowie, określonych sił z zagranicy, mediów krajowych i opozycji, albo już nowego rządu, który ona wyda na świat. Wtedy on zagrzmi, że przez 8 poprzednich lat, lub jakoś podobnie. Jeszcze więcej lat upłynęło, nim w byłego szefa rządu Włoch, Silvio Berlusconiego, rząd aktualny cisnął ciężkim zarzutem sprowadzenia na kraj hańby. Właściwie cisnął już tylko ostrym cieniem mgły, bo sprawa, jak na współczesny pęd dziejów, jest zamierzchła sprzed półtorej dekady. Idzie o Bunga Bunga, imprezy w willi Berlusconiego z udziałem wynajętych prostytutek oraz wpływowych gości nie tylko z Włoch, którzy nie brzydzili się przyjąć zaproszenia. Zapamiętany, bo sfotografowany, został zwłaszcza ówczesny premier Czech, bohater nagiego aktu pod tytułem Mirek i jego topolanek. Przeciwko Berlusconiemu nadal toczy się proces karny o korumpowanie świadków i niech również za to zostanie skazany, jeśli sąd uzna jego winę. Do procesu włączył się jednak rząd Mario Draghiego z powództwem cywilnym. Żąda od byłego premiera wysokiego odszkodowania za wizerunkowe straty poniesione przez państwo włoskie, za ową hańbę. Otóż włoski rząd uległ egzaltacji, wypłynął na przestwór nadgorliwości. Gdyby hańba sprowadzona na państwo była ustawowo zdefiniowanym przestępstwem, a nie jest, przywódca powinien odpowiadać za nie przed Trybunałem Stanu. Do Sądu Powszechnego takie roszczenie w ogóle nie powinno trafić. Jak i kto miałby oceniać jego zasadność? Biegli hańbolodzy? Ponadto wytaczanie przeciwko Berlusconiemu tak potężnej armaty nie ma sensu. On wielokrotnie sam sobie strzelał w stopę i w kolano, nie jest już zdolny do dalszej walki. Bezeceństwa Bunga Bunga przyniosły hańbę najwyżej ich uczestnikom. Organizatora właściwie nawet nie skompromitowały, jedynie wzmocniły jego ritratto, portret fircyka, megalomana, bogatego prostaka przekonanego, że wszystko mu wolno. Tu trafniejsze od słowa hańba byłoby może pośmiewisko, tylko jak z tego robić procesowy zarzut w imieniu państwa?
Podobne słowa padają teraz w Niemczech oraz zza ich granic, zwłaszcza tej wschodniej, w związku z mętną polityką rządu federalnego wobec Ukrainy i Rosji. O procesie sądowym rzecz jasna nie ma mowy. Opozycja, niektóre media i niektórzy sąsiedzi wytaczają Olafowi Scholzowi co najwyżej proces intencyjny. Kreślą wizerunek das Abbild, słabego kanclerza, który najpierw w przypływie odwagi, a może tylko skruchy, ogłosił kopernikański przewrót w relacjach z Moskwą, potem jednak, jakby przestraszony własną śmiałością, zaczął się wycofywać na pozycję realpolitik. Obiecana Ukrainie ciężka broń nie nadchodzi, telefon na biurku Putina znowu odzywa się berlińsko-paryskim dzwonkiem. Kanclerz Scholz rujnuje reputację niemieckiej polityki, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. A może jest przeciwnie, może tę reputację Scholz właśnie potwierdza i umacnia? Przypadki Berlusconiego i Scholza w zasadzie nie wytrzymują próby porównania. Ten pierwszy był ekscesem w swoim kraju, ten drugi coraz bardziej upodabnia się do krajowej normy. Jeśli wobec nich obu mówić o kompromitacji czy pośmiewisku, to przecież odmiennych co do skali i formy. Jest niemniej coś, a ściślej ktoś, kto oba przypadki na swój sposób łączy. Były kanclerz Gerhard Schröder, starszy towarzysz partyjny Scholza. Schröder nie brzydzi się brać udział w geopolitycznym bunga-bunga Putina. I to nie jako osoba z grona tych zaproszonych, tylko tych wynajętych. Kiedy już Scholz pojedzie rozmawiać z Putinem o pokoju, niech mu się te grona haniebnie nie pomylą. Szanowni Państwo, w każdej audycji dziękujemy Państwu za wsparcie i tym razem nie może być inaczej. Celem raportu jest opowiadanie o świecie wszystkim, którzy chcą nas słuchać. Z radością widzimy, jak rośnie grono zarówno słuchaczy, jak i patronów naszego programu. Dziękujemy bardzo, bo to dzięki Państwu możemy go tworzyć. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, edunawigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Marek Jerzewski.
JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Adrian Bąk jest dziś współgospodarzem raportu o stanie świata w Helsinkach. Zabrałeś nas w podróż do środkowej Finlandii, ale to nie wszystko. Tak, to nie wszystko, bo opowiadać o Finlandii nie można i to jest jedna z największych lekcji, jakie wziąłem po tym tygodniu w tym kraju. Nie można bez wybrania się na wschód. Wschód Finlandii, o czym już w środę mówił nam jeden z gości, Emil Anton, jest dla Finów niezwykle istotny. Ważny narodowo-twórczo, kulturowo, w regionie Karelii, bo właśnie do tego wyjątkowego regionu Finlandii państwa teraz zabieram, rodziła się fińska kultura, stamtąd pochodzą najdawniejsze zwyczaje, tradycje, a przynajmniej tam się właśnie zachowały. Karelia jest bohaterką najsłynniejszego fińskiego eposu narodowego, Kalevala, czyli zbioru legend i pieśni ludowych, które stworzyły podwaliny pod fińską kulturę, literaturę. No i wreszcie to jest region, który widział też trudną historię Finlandii, historię trudnych relacji z Rosją, którego część Rosja w wyniku wojen Finlandii zabrała i do dziś wielu Finów czuje nostalgię za tymi odebranymi przez Rosję terenami. To jest wreszcie region, który nie mówi tym samym głosem co centrum, co Helsinki, co duże ośrodki miejskie i region, gdzie wiele oczywistych wydawać by się mogło spraw dla centrum, tam nie jest już tak oczywistych. Posłuchajmy, co ma dziś do powiedzenia w tym wyjątkowym dla Finlandii czasie wschód, czyli Karelia. Lappeenranta. Pięknie położone miasto nad jeziorem Saima, jednym z największych w Europie, a właściwie siecią jezior połączonych ze sobą, w regionie Karelii Południowej. Latem połączeniem wodnym przez kanał Saimiański można dostać się stąd do rosyjskiego miasta Wyborg albo po fińsku Viipuri, a przynajmniej można było do tej pory. Kanał Saima jest kanałem symbolicznym, bo łączy dwie Karelie, tę fińską i tę rosyjską. Cała zresztą Karelia to opowieść o dwóch państwach i bardzo skomplikowanych relacji między tymi państwami, czyli między Finlandią i Rosją. I choć większa część Karelii, tak zwana Karelia Wschodnia, w historii należała do Rosji, to część tego terenu na wschód od rzeki Ładogi utracona na rzecz sowieckiej Rosji wywołuje w Finach poczucie nostalgii do dziś. Przyjechałem tutaj, żeby sprawdzić, co wschód Finlandii myśli o wojnie i o Rosji i czy to podejście jest podobne jak w centrum, czy w stolicy kraju, w Helsinkach. No i czy obawa przed większym sąsiadem ze wschodu jest tutaj może większa, a może jeszcze większa jest mobilizacja. So this is Saima Canal and the original canal was built in the 18th century. W Lappeenrannie spotykam się z Petrim Makelą. Petri Makela jest blogerem od spraw wojskowych i bezpieczeństwa, a także, jak sam mówi o sobie z dumą, fińskim rezerwistą. Jesteśmy nad kanałem Saimiańskim, o czym świadczy też ten szum, który Państwo słyszą w tle. Petri opowiada o historii tego kanału, który został w pierwotnej formie wybudowany już w XVIII wieku, a później przeszedł znaczącą renowację w wieku XIX. Kanał Saima w połowie leży na terytorium Rosji.
Finlandia jednak ma umowę z Rosją, w ramach której niejako wypożycza ten teren i w pełni go kontroluje. Mówimy tutaj o tych terenach, które Finlandia utraciła na rzecz Sowietów w 1944 roku. To był wcześniej bardzo ruchliwy kanał. Był centrum wymiany handlowej między Rosją a Finlandią. Przewożono tutaj drewno, wyroby papiernicze, chemikalia. No i także służył do celów podróży turystycznych. Statki rejsowe, wycieczkowe pływały tu regularnie, do rosyjskiego Wyborga. To przyciągało turystów, bo można było odbyć podróż do Rosji bez konieczności wyrabiania wizy i innych procedur. And you could actually travel to Russia without a visa on those cruises, so it was quite popular for people. Ale kiedy wybuchła wojna, ruch zamarł. Kanał jest właściwie bezużyteczny. Finowie i Europejczycy boją się, że Rosja skonfiskuje ich statki, że załoga może być zagrożona. Z kolei Rosjanie obawiają się europejskich sankcji i unieruchomienia statków i towarów. Zniknęły także prywatne łodzie i jachty. I trudno powiedzieć, czy w jakiejś możliwej do określenia przyszłości coś się w tym zakresie zmieni. Przodkowie Petriego pochodzą z fińskich Kresów, czyli terenów anektowanych przez ZSRR w wyniku II wojny światowej. Moi dziadkowie pochodzą ze wschodu. Sowieci anektowali ich gospodarstwo rolne w 1944 roku. Dziadkowie zostali przesiedleni na fińskie ziemie. Był wtedy wybór. Mogłeś zostać na terenach anektowanych albo przenieść się do Finlandii. 100% Finów przeniosło się na tereny fińskie. Dlaczego Karelia odgrywa tak duże znaczenie dla Finów? Jest w końcu częścią fińskiego narodowego poematu, czyli Kalevali. Great poem, Kalevala. Well, the Karelian part of the country is kind of a, it has less Western influences. Myślę, że to wynika z tego, że ta część kraju była mniej zależna od Szwecji i widać tu mniej szwedzkich czy europejskich wpływów. To była i jest prawdziwie fińska kraina. Co prawda, część tego terytorium wzięła Rosja, na czele z miastem Wipuri, czyli Wyborgiem, ale wciąż to są ważne ziemie dla fińskiej tożsamości, dla fińskiego narodu, szczególnie w dzisiejszych czasach. A co mieszkańcy Karelii myślą o Rosji i czy to myślenie zmieniło się od czasu początku wojny? Well, I'm thinking in the border regions, of course, people have traditionally been able to get along with Russians. Tutaj, na terenach przygranicznych, ludzie są przyzwyczajeni do życia z Rosjanami. Nie musimy ich lubić, ale nauczyliśmy się z nimi współpracować, handlować. Mamy z nimi kontakt. Ale zawsze było tutaj poczucie podejrzliwości, nieufności, dystansu wobec Rosji. Rosja w końcu atakowała Finlandię kilkadziesiąt razy na przestrzeni tysiąca lat. Zawsze panowało takie podejście, że oni będą starali się dokonać inwazji, jak nadarzy się ku temu okazja. To wszystko wzmogło się oczywiście po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale z naszej perspektywy nie można powiedzieć, że zmieniliśmy jakoś znacząco podejście do Rosji i Rosjan. Właśnie dlatego, że znamy historię może bardziej niż inni. Tak więc teraz ludzie zaczęli tylko mówić o tym głośniej i pewniej. Zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę wiedzieli od dawna, ale skrywali gdzieś głębiej w sobie. Wojna udowodniła tylko, że Rosja wciąż jest problemem dla tej części kraju. Petri Makela służył w wojsku kilkanaście lat temu. Trafił wówczas do jednostki fińskich sił szybkiego reagowania. Jest także strzelcem sportowym i członkiem Międzynarodowej Konfederacji Strzelectwa Praktycznego. Finland is allowing
reservists to purchase their own weapons and train with them. Finlandia zezwala rezerwistom na rejestrację swojej własnej broni i trenowania z bronią. Finowie organizują się często w stowarzyszenia i kółka strzelnicze, zawody strzelectwa dynamicznego. I to także sprawia, że wielu rezerwistów ma całkiem profesjonalne doświadczenie w obyciu się z bronią, w sytuacji zagrożenia także. Ale to nie musi być trening z bronią. Można także odbywać treningi w zakresie cyberbezpieczeństwa, inżynierii wojskowej, medycynie i wielu innych sektorach, nie zawsze stricte militarnych. Armia jest świadoma, że w przypadku zagrożenia może z tych umiejętności skorzystać. Jeden z moich kolegów, rezerwistów, w poprzednim tygodniu uczestniczył w najważniejszych ćwiczeniach wojskowych w Estonii i miał do czynienia z profesjonalną estońską armią z różnych państw NATO. I relacjonował później, że nie było żadnych uwag do niego, że trzymał poziom profesjonalistów. Oczywiście profesjonaliści mają większe możliwości i doświadczenie, ale myślę, że nasi rezerwiści z powodzeniem mogą dostosować się do wymagań NATO. Perfectly well with our reserves. W Lappeenrantie rozmawiam też z Artu Mukonenem, właścicielem popularnej kawiarni i palarni kawy Lechmus, położonej przy samym porcie. Artu mówi, że w Lappeenrantie trudno już spotkać przyjezdnego Rosjanina, ale nie tylko z powodu wojny, o czym mówił też Petri Makela, ale także z uwagi na COVID. Biznes tu na wschodzie zdążył się już oswoić z brakiem przychodów od rosyjskich gości. Pytam jednak również Artu, co z jego perspektywy zmieniła wojna na Ukrainie i czy zmieniła myślenie tutaj o Rosjanach. Well, I think my own personally, I think it's not the war is not to blame the normal people, it's the state that does this stupid stuff. Uważam, że to jest kwestia głównie polityczna, że nie można oskarżać zwykłych Rosjan o to, co dzieje się w Ukrainie. To rząd odpowiada za te głupie decyzje. Nie zmieniłem podejścia do zwykłych Rosjan, także tych, z którymi żyjemy na co dzień, po jednej i po drugiej stronie granicy. Ludzie z innych części kraju ciągle pytają nas, czy się boimy, a ja odpowiadam, ale czego mamy się bać? Niewiele możemy zrobić, musimy żyć tak, jak żyliśmy dawniej. Co ma być, to będzie. Można jednak zauważyć, że od jakiegoś czasu wielu Rosjan kupuje ziemię w Finlandii we wschodniej jej części. Oczywiście wcześniej też kupowali, ale głównie na cele wypoczynkowe, wakacyjne. Teraz jednak mamy coraz więcej wątpliwości, czy chodzi o wakacje, czy o bardziej długofalową rezydencję. A może i jakieś próby ukrytych przejęć ziemi przez ludzi powiązanych z rządem? Something that maybe state runs or tries to. Tymczasem w Lappeenrantie dziś, no nie powiem, że wszyscy, ale pewnie większość mieszkańców ogląda finały Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Finowie są gospodarzem tej imprezy i właśnie w półfinale wygrywają ze Stanami Zjednoczonymi 4-2, więc są duże szanse, że zagrają w finale tych rozgrywek. W tym roku nie zagrają jednak z Rosją, inną hokejową potęgą, ponieważ ta została wykluczona z rozgrywek, a także Mistrzostw Świata, które miały odbyć się w przyszłym roku w Sankt Petersburgu, a więc nie tak znowu daleko od Lappeenranty. Zresztą w Lappeenrancie właściwie na każdym kroku można natknąć się na coś rosyjskiego. Napisy w hostelu, rosyjska muzyka, mieszkańcy mówiący po rosyjsku, ale na jedną rzecz natknąć się jest trudniej. Na strach przed Rosją. Seppo też ogląda mecz. Zagaduje go w przerwie między tercjami. Mówi, że nie czuje strachu, bo jeśli nie ma się na coś wpływu, to nie można się tego bać. Rosjan też się nie boi. Rosjan tutaj wszyscy znają. I według niego to nie ci zwykli Rosjanie odpowiadają za wojnę na Ukrainie. Seppo wierzy też w swój kraj, że w razie czego będzie się dzielnie bronił. Wojna na Ukrainie dała mu dużo do myślenia, także w takim sensie, że uwierzył we własną armię. Bo skoro Ukraina dzielnie odpiera ataki Rosji, to w razie potrzeby i mała Finlandia to zrobi. A jak będzie trzeba, to Seppo także chwyci za broń i pójdzie walczyć.
it's not. I thought it's gonna be like in a day or a few days. Come here, we kick your ass. Kibic Janne jest jeszcze bardziej stanowczy. A niech przyjdą, mówi. Niech przyjdą, skopiemy im tyłki. Nie boimy się Rosji. Według Janne Rosja nie ma w Finlandii czego szukać. I Rosja wie, że Finlandia będzie się bronić tak bohatersko jak Ukraina. A NATO to dobry pomysł. I w żaden sposób nie powinien Rosji sprowokować. Jeśli przyjdzie wojna, ja też pójdę na wojnę. La Penranta to nie jest jedyny mój przystanek podczas podróży na wschód. Kilka kilometrów od granicy z Rosją znajduje się miejscowość Imatra. Ze wzgórza, na którym teraz się znajduję, a które jest usytuowane w pobliżu nieczynnej skoczni narciarskiej, widać fabryki i kominy fabryk rosyjskiego Swietogorska. Nawet nie trzeba specjalnie wytężać wzroku. Tutaj Rosja jest wręcz namacalna. Trudno od niej uciec. Ale Finowie ani myślą stąd uciekać, w przeciwieństwie do Rosjan, których w ostatnim czasie w Imatrze przybyło. Niedaleko wspomnianego wzgórza jest miejscowy bar. Na zewnątrz spotykam się z grupą Rosjan. Jedni mieszkają w tej przygranicznej miejscowości już od kilku lat. Inni, jak Aleksander, sprowadzili się tutaj w ostatnim czasie. We are with my wife Alexander from St. Petersburg. We came to Imatra now. Wspólnie z moją żoną pochodzimy z Sankt Petersburga. Przyjechaliśmy tutaj na początku marca. Uciekłem z Rosji, bo byłem przygotowywany do wzięcia udziału w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jestem oficerem rezerwistą. Byłem szykowany na wojnę. Miałem być operatorem czołgu. A ja nie chcę walczyć przeciwko Ukrainie. W Imatrze jakiś czas temu, jeszcze przed wojną, 10 lat temu, kupiliśmy małe mieszkanie, żeby mieć je na wakacje, spędzać święta. Nie wyobrażaliśmy jednak sobie, że kiedyś posłuży nam jako miejsce azylu. Złożyliśmy zapytanie do centrum azylowego i ubiegamy się o stałą rezydencję. Sytuacja jest bardzo zła i dla nas byłoby bardziej niebezpiecznie wrócić teraz do Rosji, więc liczymy, że decyzja fińskich urzędników będzie pozytywna. Anastazja Kowalska mieszka w Imatrze od 4 lat wspólnie z rodzicami. Pochodzą z Moskwy. Oni także uciekli przed rosyjskim reżimem. Anastazja mówi, że w Finlandii, ale nie tylko w Finlandii, są tak zwani dobrzy Rosjanie i ci źli Rosjanie, którzy popierają Putina. Jest w tym momencie pewna zimna wojna między dwiema grupami Rosjan. I nie tylko tutaj w Imatrze, w Finlandii, ale w całej Europie, a może i nawet na świecie. Ja zresztą także jestem uwikłana w tę wojnę. Studiuję tutaj w Imatrze w szkole Sampo. I jesteśmy w takim stanie zimnej wojny z czterema osobami, które studiują ze mną w tej samej grupie. Oni wspierają Putina. I szczerze mówiąc, boję się tych ludzi. Zastanawiam się, czy nie zgłosić ich na policję. Ja jestem sama, a ich jest czwórka. To speak with police about them because I am afraid of them. I am alone and they are four. Mama Anastazji Anna także mówi o dwóch grupach Rosjan i przestrzega przed tym, żeby wszystkich wrzucać do jednego worka. Those who are against, they are active. Who are in favor of Putin, they are very calm. Ci, którzy są przeciwko Putinowi, są aktywni. Ci, którzy wspierają reżim, raczej siedzą cicho, nie wychylają się. Oczywiście wewnątrz Rosji były akcje propagandowe, cała symbolika litery Z i inne działania, ale większość z tych ludzi jest przymuszanych, żeby być aktywnymi, żeby pokazywać solidarność z Putinem. Co prawda oni są za Putinem, ale woleliby siedzieć cicho, szczególnie za granicą, bo przecież tutejsze władze są przeciwko takim akcjom. Ja
Jedziemy teraz do centrum Imatry, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje to centrum, jak funkcjonują sklepy i usługi w ostatnim czasie w Imatrze, a towarzyszką mojej podróży, przewodniczką właściwie po tym mieście jest Katri Lat, organizatorka festiwalu Black and White Festival w Imatrze. Duże wydarzenie kulturalne tutaj, ale też spajające do tej pory nie tylko mieszkańców, nie tylko lokalnych, ale także przybyszów z zagranicy, także Rosjan. A jak wygląda centrum Imatry dzisiaj po rosyjskiej agresji na Ukrainę? No, zaraz się przekonamy. Now we are in Volkin Street. It's the city centrum of Imatra and here was hotel. Lots of years. And it stopped in May. Why? We don't know. I think they had no money. Because here are not tourists now. Znajdujemy się w pobliżu hotelu, właściwie głównego hotelu w Imatrze, który jeszcze do maja był otwarty, ale ze względu najprawdopodobniej takiego, że nie pojawia się tu już zbyt wielu turystów, został zamknięty. Tych powodów do końca nie znamy, ale prawdopodobnie to był powód, dla którego teraz po prostu stoi pusty. Podobnie zresztą jak też kilka innych miejsc w okolicy. Yes, and this hotel was for us very important because all our actors and musicians lived in this hotel. Now we have problem. We must find for them new places, but all hotels are more expensive. W tym hotelu mieszkali także artyści i aktorzy, którzy występowali podczas festiwalu Black and White Festival w Imatrze. Teraz nie mogą tutaj mieszkać, więc po prostu organizatorzy tego festiwalu szukają dla nich innych miejsc, które są droższe, więc powoduje to z kolei to, że coraz mniej artystów i muzyków przybywa też do Imatry. Here was the shop Aleksandra, women's dress. Tam był sklep Aleksandra, przeznaczony dla kobiet, z artykułami dla kobiet i też jest zamknięty. Idziemy dalej. W ogóle jak się tak chodzi, to ma się takie wrażenie, powiem Państwu, że chodzimy po mieście, które jest albo dopiero przed sezonem turystycznym, albo po. To znaczy widać, że dużo jest tych miejsc, które wcześniej działały, ale teraz niewiele z nich jest otwartych. It was kapal. Kapal is closed. Here was Kubus. It's closed. It was Hennes and Mauritz. It's closed. Here was restaurant. A tam była restauracja. Też nie ma. Większość tych usług, sklepów, miejsc było przeznaczonych dla turystów z Rosji, których po prostu teraz nie ma. Ale i tym powodem jest nie tylko wojna na Ukrainie, która była istotnym czynnikiem, ale też COVID, pandemia COVID, bo po prostu wielu Rosjan już nie było stać i nadal nie jest stać, żeby przyjeżdżać do Finlandii. Look, no, nothing. Nic. Here you look, here, kapal. Czyli nie ma właściwie teraz takiego centrum w Imatrze. So there is no such an active centrum when the people can buy a lot of things, you know. Yes, earlier. But now people in Imatra buy all in big markets. In Prisma and City Market. Czyli zostały tylko takie duże, lokalne markety. Yes, he can help. Okay. Hi. I'm Jednym z otwartych punktów w centrum jest salon fryzjerski. Prowadzi go Dilshar Youssef, który pochodzi z Iraku, mieszka jednak w Imatrze. Prowadzi go od roku. Sytuacja zmieniła się diametralnie, szczególnie właśnie dla takich małych biznesów. Najpierw COVID, później wojna na Ukrainie. Granica została zamknięta. I to jest dla nas duży problem. Wcześniej miałem tak od 3 do 5 klientów z Rosji dziennie. Teraz nie mam żadnego. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. W Imatrze zamknęło się jakieś 70% miejsc usługowych. Też dlatego, że ludzie boją się rozpocząć biznes tutaj, przez wojnę. Jesteśmy blisko granicy. Kto wie, co się stanie. Rozpoczynanie czegokolwiek tutaj jest dość ryzykowne. Szczególnie, że trudno liczyć na klientów. Z taką opinią spotykam się też w budynku ratusza w Imatrze, gdzie rozmawiam z Ilką Nokelainenem,
członkiem Rady Miejskiej z rządzącej socjaldemokratycznej partii Finlandii. Partia rządząca jest co prawda przeciwko wszelkim kontaktom z Rosją i wszystkimi siłami popiera dołączenie do NATO, ale tutaj na wschodzie rzeczy nie wydają się być tak oczywiste jak w centrum. Po wojnie tutaj w Imatrze zmieniło się wszystko. Przede wszystkim nie ma rosyjskich turystów. Rosjanie dawali temu miastu 1 000 000 euro rocznie. Teraz nie mamy tych pieniędzy. To zmienia wiele. W centrum nie jest to tak widoczne. Mówi się, że Finlandia nie jest uzależniona od rosyjskiego gazu. A my tutaj mamy dwie wielkie fabryki i one korzystały z rosyjskiego gazu. A teraz gaz został odcięty, więc znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Musimy przestawić się na gaz LNG, płynny, ale to zajmie trochę czasu. Nokelainena pytam także o kontakty z Rosjanami po wojnie. Mówi, że te oficjalne na poziomie lokalnego rządu zostały zerwane, ale te nieformalne nadal trwają. Bo to niezwykli Rosjanie odpowiadają za wojnę, także nie ci z prowincji, tylko wielcy politycy, mówi Nokelainen. No kyllähän kansalaiset ja imatralaiset tuomitsee. Nie mamy nic do zwykłych Rosjan. To są często nasi znajomi, przyjaciele. Zapraszamy ich z powrotem do Imatry, jak minie wojna. Oni są tu wciąż mile widziani. I jeszcze ostatni przystanek. Jedziemy na fińsko-rosyjską granicę. Po drodze mijamy także sklepy i jeden hotel, który był przeznaczony dla rosyjskich turystów. Teraz jest również zamknięty. Zamknięte są także punkty usługowe niedaleko granicy. A zaraz zobaczymy, jak sytuacja ma się na samej granicy. Czy jest ona w zasadzie opustoszała, czy jeszcze jest tam jakikolwiek ruch? Jesteśmy na punkcie granicznym, zapomniałem zrobić zdjęcia znaku granicznego, ale to nie problem. Można się cofnąć samochodem nawet na dość ruchliwej, jak się by mogło wydawać, ulicy, ponieważ no, nie ma tutaj w tej chwili żadnego ruchu, więc można zrobić zdjęcie bardzo swobodnie. Był pomysł, żeby wybudować linię kolejową, mówi Katri, biegnącą od Sankt Petersburga do Imatry. Ten pomysł miał zacząć realizować się na początku tego roku, no ale właściwie wraz z wojną na Ukrainie ten pomysł także upadł. No to idziemy sprawdzić, czy kogoś tutaj zastaniemy na tej granicy. Może jakiś pracowników, chociaż czas też nie sprzyja, bo niedziela. Tam było dużo samochodów, mówi Katri. Przy przejściu granicznym otworzyli nawet nowe stanowiska, które teraz okazały się właściwie niepotrzebne. Na takiej pustej granicy jeszcze nie byłem. Weszliśmy na punkt graniczny. Bliżej Rosji już się być nie da w Finlandii. W punkcie granicznym spotykamy pracownika zmiany, który jednak nie jest ochoczo nastawiony do udzielania wywiadów. This is very informal. Nothing. Mówi, że może coś powiedzieć, ale jest to bardzo nieformalne. Ale w zasadzie nie mówi nic poza tym, co już wiemy, że nic nie działa, że granica zamknięta i że tylko czasami przemieszczają się tutaj ciężarówki z towarem. Wszystko. Gdy wracamy do samochodu, Katri zwierza się, że ona także wielokrotnie podróżowała do Rosji, do Swietogorska, do Sankt Petersburga, a teraz nie wie, kiedy tam pojedzie. Być może już nigdy, po tym jak napisała na Facebooku krytyczny tekst wobec Rosji. Udostępniłam post na Facebooku dotyczący Mariupola.
i tych przerażających rzeczy, które tam się dzieją. Oczywiście napisałam też, że winny jest rosyjski reżim i Władimir Putin. Mój mąż także udostępnił taki film. Dostaliśmy potem sygnały od Rosjan, że jak przekroczymy granicę, to nas zabiją. Męża i mnie też. And hopefully Russia don't came here. Przy całym tragizmie tej wypowiedzi i sytuacji, żartuję jednak, że pozostaje mieć nadzieję, że Rosja nie przyjdzie tutaj, do Finlandii. Katry się jednak tego obawia. To możliwe, mówi. To możliwe. Adrian Bąk i jego fascynująca opowieść o fińskiej Karelli. Dziś raport o stanie świata z Finlandii i o Finlandii, ale nie tylko. Drugie podejście. Two. Her Majesty's Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Teraz się udało. W całym Zjednoczonym Królestwie wielkie święto, platynowy jubileusz królowej Elżbiety II, czyli 70. rocznica jej wstąpienia na tron. Z tego powodu od czwartku w kraju trwają wakacje, ludzie cieszą się tym świętem w czasach, kiedy o oznaki radości w brytyjskim życiu publicznym wcale nie jest łatwo. Królowa jest głową państwa, a równocześnie postacią znacznie wykraczającą poza sferę zwykłej polityki. Ta królowa kierowała monarchią od czasów, gdy Wielka Brytania była naprawdę wielka, kiedy rządziła 1/4 świata, ponad 450 milionami ludzi, do dziś, gdy Global Britain jest hasłem marketingowym, które ma przykryć coraz bardziej słabnącą rolę Londynu w świecie. Premierzy przychodzili i odchodzili, kraj przeżywał kryzysy, brał udział w wojnach. Jedna z nich przez 30 lat odbywała się na terenie Zjednoczonego Królestwa. Brytyjska kultura, literatura, muzyka, sztuka zdobywały serca ludzi na całym świecie. A ona, Elżbieta, nawet jeśli nie była w centrum tych wydarzeń, zawsze stanowiła dla Brytyjczyków punkt odniesienia, a u reszty świata budziła szacunek, podziw, czasem zazdrość. Nie każdy kraj ma królową. I tylko jedna ma rangę królowej brytyjskiej. W tych dniach świętuje 70. rocznicę wstąpienia na tron. Dokładne daty są nieco bardziej skomplikowane. Elżbieta rządzi od lutego 1952 roku. Na tron wstąpiła ponad rok później, ale to szczegóły niezbyt ważne dla istoty rzeczy. Gościem raportu jest profesor Jan Jędrzejewski, wykładowca literatury angielskiej Wydziału Anglistyki Uniwersytetu w Coleraine w Irlandii Północnej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Może na początek zapytam od razu o istotę rzeczy. To znaczy, na czym polega sekret brytyjskiej monarchini? Mamy oto głowę państwa, której zadaniem jest unikanie polityki w każdy możliwy sposób, a równocześnie jest to osoba, która stoi na szczycie tej politycznej i społecznej piramidy, tej hierarchii, jaką stanowi naród brytyjski i państwo, i teoretycznie również posiada całkiem istotne uprawnienia. Jak te paradoksy w brytyjskim systemie i w brytyjskim podejściu do monarchii się łączą? Wydaje mi się, że najważniejszą sprawą w fenomenie monarchii brytyjskiej jest to, że monarcha jest jednoosobowym, stałym, stabilnym symbolem jedności i ciągłości bytu państwowego Zjednoczonego Królestwa. Trzeba pamiętać o tym, że w Zjednoczonym Królestwie regułą jest to, że suweren, jak określa się to w języku angielskim, nigdy nie umiera. Królowa stała się królową w momencie śmierci jej ojca, nie wiedziała o tym nawet, bo była wtedy na oficjalnej wizycie w Afryce. Stała się królową w momencie śmierci jej ojca, Jerzego VI. Dlatego też charakter monarchii jest oparty przede wszystkim właśnie o to poczucie stałości, stabilności. O to, że mogą się zmieniać rządy, mogą się zmieniać premierzy, może się zmieniać sytuacja wewnętrzna czy zewnętrzna kraju. Monarchia zawsze jest
i dlatego jest wolna od tych wszystkich zawirowań czy całej tej niepewności, która towarzyszy życiu politycznemu, życiu społecznemu, tak jak wspomniałeś, wojnom, katastrofom narodowym i tak dalej. To było bardzo wyraźne chociażby teraz ostatnio w okresie pandemii, kiedy Brytania przechodziła niewątpliwie największy kryzys społeczny i gospodarczy od czasu II wojny światowej. I widać było, że to, że królowa przemówiła do narodu w okresie lockdownu, to miało dla społeczeństwa też ogromne znaczenie, dlatego że po prostu podkreśliło to, że istnieje jakiś stały punkt w tym życiu, które nam się, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach pandemii, całkowicie wywróciło. Ludzie tracili pracę, normalny tryb życia, do którego byliśmy przyzwyczajeni, nagle okazało się, że zupełnie się zmienił i nie wiadomo, jaki będzie na przyszłość. Oczywiście po dziś dzień, pod wieloma względami, myśmy nie wrócili do przedcovidowego stanu rzeczy. A monarchia trwa i wydaje mi się, że to chyba powoduje to, że królowa jest tak popularna i że ten jubileusz, który właśnie w tym tygodniu, w ten weekend obchodzimy, jest tak pozytywnie przyjmowany w społeczeństwie. Bardzo trafnie zwróciłeś uwagę na to rozróżnienie sytuacji królowej i sytuacji polityków, no prawda? Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi choćby o rząd, prawda? O Borisa Johnsona, choć nie tylko, bo przecież lider opozycji też jest oskarżany, że łamał przepisy lockdownowe. Jej to nie dotyka, natomiast to jest rodzina, która przechodziła bardzo różne momenty w swojej historii. Być może nie były to problemy natury politycznej, ale były to problemy natury obyczajowej i to wcale nie od czasów księżnej Diany. I różni członkowie rodziny różnie wychodzili z tych opresji, natomiast królowa zwykle wychodziła albo nietknięta, albo lekko draśnięta, jak w przypadku śmierci księżnej Diany. Dlaczego? Tak, no wydaje mi się, że w tym momencie chyba trzeba na pewno wspomnieć tutaj o cechach osobistych królowej, która w wieku lat 8 stała się dziedziczką tronu, prawda? Wtedy, kiedy w 36 roku na tron wstąpił jej ojciec Edward VI po abdykacji Edwarda VIII, swojego brata starszego. Jerzy VI. Tak, przepraszam, Jerzy VI. W tym momencie królowa wiedziała od wieku 8 lat, że stanie się dziedziczką tronu i dlatego, 10, przepraszam, bo ona była urodzona w 26 roku. W związku z tym chyba od dzieciństwa była wychowywana w poczuciu obowiązku i to poczucie obowiązku definiuje niewątpliwie postawę królową przez wszystkie te lata. Królowa przez całe życie była świadoma tego, że jest osobą nie tylko na świeczniku, ale jest osobą, która odpowiada za publiczną twarz monarchii, na której spoczywa obowiązek, który myślę, że dla królowej również jest obowiązkiem o charakterze w dużym stopniu religijnym, metafizycznym w jakiś sposób. Królowa jest osobą wierzącą i widać ze wszystkiego, co mówi publicznie, a także z jakichś takich drobnych szczegółów zachowania, nawet wtedy, jeżeli się ją widzi w telewizji, że dla królowej jest to poczucie pewnego obowiązku, który dla niej istnieje przed i Bogiem, i historią, i narodem, i w jakiś sposób, no cóż, no, nie da się ukryć, że jest to osoba, która w jakiś sposób poświęciła swoje życie na ołtarzu obowiązku. Służbie ojczyźnie, prawda? No tak, 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 tak można to określić. Wydaje mi się, że część właśnie tych członków jej rodziny, która nie miała takiej perspektywy, wydaje mi się, zwłaszcza no, trzeba pamiętać, że te skandale obyczajowe, o których wspomniałeś nie tak dawno, dotyczyły na ogół tych przedstawicieli rodziny królewskiej, którzy nie byli bezpośrednio w kolejce do odziedziczenia tronu, zwłaszcza ostatnie sprawy dotyczące księcia Andrzeja, księcia Yorku. No, widać było, że on jako młodszy syn królowej nigdy nie zostanie monarchą i w jakiś sposób pewnie to demoralizuje ludzi, którzy znajdują się w sytuacji uprzywilejowanej, natomiast... No to było tak od czasów Margaret, prawda? Od czasów Małgorzaty, księżniczka Anna, potem Diana, właśnie Andrzej, teraz historia związana z Harrym i z Meghan, prawda? To wszystko jakieś złe fluidy wokół rodziny królewskiej stwarza, natomiast w żaden sposób nie definiuje tego, jak odbierana jest królowa. Ty zwróciłeś uwagę na to, że ona poświęciła życie ojczyźnie.
Czas wojny to oczywiście nie był czas jej decyzji, bo ona była dzieckiem wtedy. To jej ojciec zdecydował, że oni nie uciekną z Wielkiej Brytanii, że zostaną w Windsorze, ale to chyba też bardzo wielkie znaczenie miało dla tego, jak ta rodzina była odbierana po wojnie i jakby dalszy ciąg, prawda, była kontynuacja tego, że na rodzinę patrzono jak na właśnie monarchów, którzy nie opuścili narodu w czasie, kiedy mogli. Tak, oczywiście. I w tym momencie fakt, że królowa na przykład służyła w służbach pomocniczych w momencie, kiedy no, miała lat, powiedzmy 17-18, służyła w służbach, że tak powiem, motoryzacyjnych armii brytyjskiej, nauczyła się prowadzić i w wieku 17-18 lat prowadziła ciężarówki i nauczyła się spraw związanych z obsługą samochodów, to też świadczy nie o jej pozycji. Tutaj trzeba również docenić rolę jej matki, królowej matki, która w dużym stopniu wpływała na decyzje rodzinne króla Jerzego VI. Trzeba pamiętać o tym, że to królowa matka powiedziała, że księżniczki, czyli obecna królowa oraz jej siostra Małgorzata, nie wyjadą nigdzie beze mnie, a ja nie wyjadę z Londynu, nie zostawię męża, prawda? W związku z tym, jak gdyby ta decyzja była też i decyzją królowej matki, która była no, również bardzo, bardzo popularna przez długie lata, zmarła w wieku ponad 100 lat. I wydaje mi się, że w tej chwili obecna królowa również trochę dziedziczy po swojej matce tę taką rolę ulubionej babci narodu, prawda? Bo to chyba w tych kategoriach większość ludzi na nią patrzy. Trzeba pamiętać, że bardzo mało ludzi w królestwie w tej chwili w ogóle pamięta jakiegokolwiek innego monarchę, prawda? I w tym momencie rola królowej jako takiej symbolicznej postaci, która była w królestwie zawsze, pozostaje bardzo, bardzo istotna i to, co widzimy w czasie tego weekendu, to chyba o tym wyraźnie świadczy. Mówisz do nas z Irlandii Północnej, z miejsca, gdzie królowa jest czczona, bardzo szanowana przez sporą część mieszkańców, ale przez niektórych przez lata była traktowana jako symbol opresji. Ira zabiła kuzyna królowej, jedną z najbliższych osób księcia Karola. Mimo to Elżbieta była gotowa przyjechać do Irlandii Północnej i spotkać się z ludźmi, którzy reprezentowali Irlandzką Armię Republikańską, najprawdopodobniej byli jej członkami. To był niezwykle ważny gest. Jak on był wtedy odbierany i jak w tej chwili traktowana jest królowa? Czy ona również dla katolików w Irlandii Północnej, dla nacjonalistów traktowana jest jak symbol własny, symbol, pod którym oni również się podpisują? Myślę, że to zależy w dużym stopniu od tego, o jakiej części nacjonalizmu północnoirlandzkiego mówimy. Trzeba pamiętać, że ruch nacjonalistyczny jest bardzo niejednorodny, że z jednej strony mamy będącą obecnie u władzy de facto, czy najbardziej popularną wśród wyborców, partię nacjonalistyczną republikańską Sinn Féin, która jest partią republikańską zdecydowanie, która jako cel stawia sobie podstawowe zjednoczenie obu części wyspy i na pewno dla przedstawicieli Sinn Féin, królowa, czy dla wyborców Sinn Féin jest nadal władcą państwa, które w mniemaniu wyborców Sinn Féin okupuje część ich kraju. Więc wydaje mi się, że choć zapewne mają wobec niej stosunek, powiedzmy, osobiście w jakiś tam sposób tolerancyjny, czy też doceniają jej osobiste zalety, czy podejście do spraw politycznych, czy gotowość właśnie do tego, żeby uścisnąć rękę Martinowi McGuinnessowi, przywódcy Sinn Féin, jednemu z przywódców Sinn Féin, który wtedy, kiedy został wicepremierem Irlandii Północnej, to jednak no, nie mają wobec niej, powiedzmy, poczucia jakiegoś takiego, no nie wiem, obowiązku obywatelskiego, czy ja byłem w zeszłym tygodniu w dzielnicy katolickiej Belfastu na Falls Road i tam nie widać żadnych oznak, powiedzmy, nie wiem. Dzisiaj nie świętują. Dzisiaj nie świętują, nie sprzedaje się jakichś tam, powiedzmy, gadżetów okolicznościowych i tak dalej. Z drugiej strony wydaje mi się, że wśród umiarkowanych nacjonalistów, zwolenników partii SDLP, partii socjaldemokratycznej partii pracy, która reprezentuje nacjonalistów konstytucyjnych, nazwijmy to w ten sposób, czy też dążących do
realizacji swoich postulatów w drodze parlamentarnej. Wydaje mi się, że w tej części społeczności istnieje duży szacunek dla królowej, być może nie jakaś taka ogromna rewerencja, którą znaleźlibyśmy wśród unionistów niewątpliwie, którzy zdecydowanie świętują w tym tygodniu, ale wydaje mi się, że wśród tych umiarkowanych nacjonalistów istnieje duża doza szacunku dla królowej właśnie z uwagi na jej osobiste cechy, na jej zaangażowanie, na jej pozycję, która jest pozycją otwartą dla wszystkich i świadczącą o jakimś takim wyrównanym i zrównoważonym podejściu do świata polityki. Także wydaje mi się, że wśród nacjonalistów umiarkowanych niewątpliwie królowa cieszy się może nie miłością, ale szacunkiem. To jest trudny moment dla całej Wielkiej Brytanii, dla całego Zjednoczonego Królestwa po Brexicie. Kraj przeżywa różnego rodzaju kłopoty, być może, nie wiem, wojna w Ukrainie i taka bardzo ważna rola jednak, jaką odgrywa Wielka Brytania jako sojusznik Ukrainy, troszeczkę to miarkuje, że tak powiem. Natomiast widać, że po Brexicie rola Wielkiej Brytanii słabnie. Czy to jest moment, w którym znowu Brytyjczycy uciekają do swojego monarchy i chcą widzieć w monarchii ten symbol i tę instytucję, która ich łączy i która podwyższa rangę ich kraju? Tak, myślę, że zdecydowanie tak jest. Ostatnie lata po Brexicie, czy po głosowaniu brexitowym w pierwszym rzędzie, a następnie po całym tym procesie, który trwał ogromnie długo, finalizowania Brexitu oraz po COVID-zie, kryzys państwa brytyjskiego jest większy niż chyba kiedykolwiek dotychczas, no przynajmniej za mojej pamięci, niewątpliwie. Ja mieszkam w tym kraju ponad 30 lat. A w tej chwili wydaje mi się, co jest jak najbardziej prawdopodobne, to jest perspektywa rozpadnięcia się kraju w takiej formie, w jakiej on istnieje w tej chwili. Kilka lat przed referendum brexitowym było referendum na temat niepodległości Szkocji, które utrzymało istniejący status quo, ale wydaje mi się, że po Brexicie i po COVID-zie, w czasie którego trzeba pamiętać, że polityka zdrowotna leży w gestii rządów regionalnych, czyli polityki właściwie w Zjednoczonym Królestwie były cztery odrębne polityki zdrowotne prowadzone w Londynie, w Edynburgu, w Cardiff i w Belfaście. I nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że te trzy rządy regionalne, szkocki, waliński, północnoirlandzki, były znacznie bardziej wiarygodne niż rząd centralny, który zawiadywał walką ze skutkami pandemii w Anglii. Połączenie tego faktu z poparciem dla pozostania w Europie, które wyrazili wyborcy w Szkocji i w Irlandii Północnej, no niewątpliwie prowadzi do, w szczególności w Szkocji, do nastrojów niepodległościowych czy separatystycznych, jakbyśmy to nazwali, prawda? I wydaje mi się, że perspektywa tego, że Szkocka Partia Nacjonalistyczna doprowadzi do referendum następnego w sprawie niepodległości Szkocji we w miarę bliskiej przyszłości, nie za rządów konserwatywnych, ale być może jeżeli po następnych wyborach albo zupełnie zmieni się rząd, albo będzie musiała powstać jakaś koalicja, to być może wtedy dojdzie do następnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. No a jeżeli takie referendum nastąpi, to wydaje mi się, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Szkocja zdecyduje się na wyjście ze Zjednoczonego Królestwa, a to będzie koniec państwa w takiej formie, w jakiej znamy Zjednoczone Królestwo od, no, można by powiedzieć od początku XVII wieku, kiedy nastąpiła Unia Angielsko-Szkocka. Jeszcze oczywiście zostaje kwestia Irlandii Północnej, ale jak rozumiem, bardziej wydaje ci się prawdopodobne opuszczenie Zjednoczonego Królestwa przez Szkocję niż połączenie obu Irlandii. Tak, tak, jak najbardziej. To znaczy wydaje mi się, że w ostatnich wyborach regionalnych Sinn Féin wygrała i uzyskała największą ilość zarówno głosów, jak i mandatów. Nie świadczy koniecznie o tym, że Irlandia Północna byłaby gotowa jako całość zagłosować za przyłączeniem do Republiki. Trzeba pamiętać o tym, że ten umiarkowany nacjonalizm, o którym mówiłem przed chwilą, jest znacznie bardiej pragmatyczny, powiedziałbym, jeżeli chodzi o benefity pozostawania w państwie brytyjskim. Chodzi tutaj chociażby o służbę zdrowia, która
jest no, jednym z najważniejszych czynników spójności państwa brytyjskiego, koszta służby zdrowia, która jest w Zjednoczonym Królestwie darmowa w zasadniczej swojej części, nie byłyby do pokrycia, gdyby Republika, której wprawdzie się dobrze powodzi, ale koszta służby zdrowia są dużo większe w Republice. To jest jedna rzecz, więc wydaje mi się, że duża część nacjonalistów, tych, którzy głosują właśnie na SDLP, oraz zwolenników partii centrowych w wypadku referendum dotyczącego granicy, no zagłosowałaby jednak za pozostaniem w państwie brytyjskim. Innymi słowy, unionizm, który się tutaj czasami określa jako unionizm referendalny, jest znacznie silniejszy niż unionizm polityczny wyrażający się głosowanie na partie eksplicytnie unionistyczne. Natomiast w Szkocji wyniki badania opinii publicznej, zwłaszcza po Brexicie, wskazują na to, że aczkolwiek pozostanie w królestwie popierają główne partie ogólnobrytyjskie, lejburzyści, konserwatyści, liberałowie, to jednak siła oddziaływania partii nacjonalistycznej właśnie w kwestii niepodległości jest na tyle duża, że no tutaj wydaje mi się, że trudno byłoby przewidywać, jaki byłby wynik ewentualnego referendum. Więc tak, niewątpliwie bardziej prawdopodobne jest odpadnięcie Szkocji niż odpadnięcie Irlandii Północnej. Opowiedz jeszcze o samych uroczystościach, bo oczywiście widzimy na zdjęciach, na filmach to, co się dzieje w Londynie, udekorowane ulice, komentowany niemalże każdy gest, każdy uśmiech albo zatroskaną minę królowej, właściwie bez przerwy media na tym się koncentrują. Jak to wygląda u ciebie i jak wygląda w całej Irlandii? No wiadomo, że na Falls Road raczej katolicy nie będą świętować, ale Coleraine to jest miasto unionistyczne, prawda? Nie trzeba jubileuszu królowej, żeby Union Jacki było widać w wielu miejscach, ale to jeszcze bardziej, rozumiem, podkreśla nastrój unionizmu i tego połączenia z koroną. Tak, niewątpliwie. Widać w sklepach, tak jak mówiłem wcześniej, gadżety rozmaite, prawda, okolicznościowe, kubki, wystawy sklepowe udekorowane Union Jackami. Wczoraj w Coleraine było zapalone jedno z kilku tysięcy świateł, z których jedno zapaliła sama królowa w Windsorze, a które zapalane były w różnych częściach wspólnoty brytyjskiej. Więc tak, tę atmosferę widać. Rozmawiamy w piątek, od wczoraj tutaj mamy czterodniowy weekend. W związku z tym widać atmosferę, tak, świąteczną, może akurat w tym miasteczku, w którym mieszkam, nie ma jakichś tam ogromnych zabaw ulicznych, ale jest atmosfera świąteczna. Byłem w zeszłym dniu też na Shankill Road, czyli protestanckiej dzielnicy Belastu, i tam widać były ustrojone proporczykami, chorągiewkami i tak dalej, i tam widać było, że ta brytyjskość jest manifestowana bardziej niż zwykle. Czego można się było spodziewać, dlatego że oczywiście zachodni Belfast jest tą częścią Irlandii Północnej, w której najbardziej widać te kontrasty i te kontrasty jak gdyby też się samonapędzają. W związku z tym na pewno mieszkańcy Shankill Road, mając świadomość tego, że są enklawą unionistyczną w ogólnie rzecz biorąc nacjonalistycznym zachodnim Belfaście, jakoś tak bardziej wyraźnie i zewnętrznie manifestują swoje przywiązanie do tradycji brytyjskiej, właśnie przystrajając domy czy witryny sklepowe. Jeszcze jedna rzecz na koniec. My mówimy o tym, że królowa trzyma się z dala od polityki, co nie znaczy, że nie uprawia polityki na swoim podwórku. Kiedy patrzymy na to i porównujemy, zresztą media to też robią, te jubileusze, które przecież pojawiają się regularnie co jakiś czas, co 10 lat, kurczy się rodzina, ta balkonowa przynajmniej rodzina, coraz mniej ich widać, coraz mniej znajduje się na liście płac. Być może to jest taki sygnał, że nikt z osobna nie jest ważniejszy od rodziny, czego kiedyś nie chciała przyjąć Diana, jeszcze wcześniej nie chciała tego przyjąć Małgorzata. Dziś o tym w taki może bolesny dla siebie sposób dowiadują się o tym Meghan i Harry, prawda? Tak, ja myślę, że to wydaje mi się jest świadectwo modernizacji monarchii. Monarchia brytyjska historycznie opierała się niewątpliwie modernizacji. Trzeba wspomnieć na przykład, że choć dla wielu Brytyjczyków koronacja królowej w 1953 roku
była pierwszym momentem, kiedy na przykład przekaz telewizyjny stał się jak gdyby częścią życia społecznego, bo masa ludzi kupowała telewizory pierwszy raz w życiu po to, żeby obejrzeć koronację, albo ludzie się gromadzili u sąsiadów i tak dalej, to jednak trzeba pamiętać, że wtedy istniały głosy poważne. Nawet Churchill się wypowiadał, który w ten czas był premierem, wypowiadał się, że właściwie ta uroczystość ma charakter tak istotny, tak pogłębiony dla istoty państwa brytyjskiego oraz również tak religijny i przez to tak duchowy oraz w pewien sposób zarówno publiczny, jak i intymny, że nie powinno jej się w telewizji pokazywać. Ale wydaje mi się, że za czasów królowej monarchia wbrew pozorom zaczęła się demokratyzować to nie jest dobre określenie, modernizować, w jakiś sposób może również egalitaryzować. I dlatego, choć no na pewno nie jest to tak, jak powiedzmy w monarchiach skandynawskich, to jednak wydaje mi się, że to ograniczenie liczby osób, które otrzymują pensję od państwa, zmniejszenie ilości osób, zwłaszcza w sytuacji, w której no, królowa ma przecież czworo dzieci, wnuki, prawnuki, duża część tych osób już nie należy do tej najbliższej rodziny królewskiej, nie było chociażby wczoraj na balkonie Buckingham Palace dzieci księżniczki Anny. Które są osobami prywatnymi, które uczestniczą dzisiaj rano, czy uczestniczyły w nabożeństwie w katedrze świętego Pawła, ale to nabożeństwo miało charakter bardziej rodzinny, na nim byli Harry i Meghan, a których też nie było wczoraj na balkonie. Więc widać, że chyba monarchia zmierza ku jakiemuś takiemu bardziej oszczędnemu, bardziej no, nowoczesnemu podejściu i również chyba w mniejszym stopniu otacza się jakimś takim nimbem tajemniczości, którym no, niewątpliwie na początku swojego panowania królowa ze względów historycznych się otaczała. Ja nie przypuszczam, żeby ta monarchia bardzo szybko się zmieniła, przeszła właśnie w kierunku monarchii skandynawskiej w takim zakresie, że ja nie przypuszczam, żeby królowa na przykład kiedykolwiek udzieliła jakiegokolwiek wywiadu bezpośrednio prasie. Ale myślę, że kto wie, jeżeli w momencie, kiedy wstąpi na tron obecny książę Walii, książę Karol, wydaje mi się, że jest możliwe, że może on te tradycje w Brytanii zmieni. A na pewno w momencie, kiedy wstąpi książę William na tron kiedyś tam, to jestem pewien, że monarchia będzie jeszcze bardziej odchudzona i zbliżona do, powiedzmy, nie wiem, no, zwykłego, przeciętnego Brytyjczyka na tyle, na ile jest to możliwe. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Jędrzejewski, wykładowca literatury angielskiej Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie w Coleraine w Irlandii Północnej, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze coś od nas specjalnie dla królowej Królowa. Brian May i nasz prezent dla królowej. Dziś raport o stanie świata z Warszawy i z Helsinek, gdzie jest z nami Adrian Bąk. Adrianie, ciągle jesteś, prawda? Jestem. Mam nawet taką propozycję, bo podróżowali państwo wspólnie ze mną przez Finlandię. Zrobiliśmy, jak tak sobie policzyłem, ponad 1000 kilometrów. Pewnie tyle, ile wynosi fińsko-rosyjska granica, a może i więcej. To może byśmy teraz trochę odpoczęli przy czymś orzeźwiającym. Swoją drogą widziałeś, Darku, na naszych mediach społecznościowych, jakie piwo Finowie wymyślili z okazji wstąpienia do NATO? No widziałem, a wódki nowej nie wymyślili przypadkiem?
Nie, aż tak daleko nie zabrnąłem w tym poszukiwaniu fińskich napojów orzeźwiających, natomiast rzeczywiście te fińskie piwo z plakietką, z logo NATO, wymyślone specjalnie na okazję tego spodziewanego wstąpienia do NATO i pod takim hasłem, że to jest po prostu smak bezpieczeństwa z nutą wolności, to jest coś chyba tylko, co mogli wymyślić Finowie. No dobrze, to teraz nas, jak rozumiem, zaprowadzisz w takie miejsce, w którym dusza fińska zostaje totalnie obnażona. Tak, to się zgadza, bo jeszcze o jednej ważnej rzeczy trzeba powiedzieć, która mnie prześladowała przez całą podróż. Sisu. Czym jest to fińskie sisu? Oczywiście mówimy o tych wszystkich trudnych tematach, o tym przygotowaniu Finów na każdą ewentualność, na wojnę. To wszystko jest bardzo ważne. Ale czym tak właściwie jest to fińskie sisu? To słowo, które się pojawiało na ustach moich gości, także w rozmowach poza mikrofonem, a nawet na ciężarówkach widziałem napis sisu. Napis sisu widziałem, uwaga, nawet na hotelowej gaśnicy, no wszędzie, po prostu wszędzie. Tak więc na koniec w poszukiwaniu sisu, ale też fińskiej prawdy wybrałem się w miejsce, które Finowie kochają i którym, tu Państwa może zaskoczę, nie będzie fińska sauna. Fińska sauna może będzie innym razem. Gdziekolwiek wszystkie opowieści o Finlandii się zaczynają, to najczęściej kończą się tutaj, w jednym miejscu albo w podobnych miejscach do tego. W barze karaoke. To niezwykle popularna forma rozrywki i miejsce, gdzie można się dowiedzieć, co kryje się za tą przykrytą kotarą fińskiej skrytości, wstrzemięźliwości, czasem właśnie wśród tych, nazwijmy to, zmęczonych umysłów, bo środków pomagających w tym uczuciu zmęczenia jest tutaj wiele i leją się strumieniami. Tutaj rodzi się prawda o Finlandii. W piosenkach, szlagierach zwanych Iskelma. Czym są, czym jest Iskelma? Pytam o to Fina z krwi i kości, Janne Hopsu, mieszkańca Helsinek. Słyszałem, że specjalnością Finów jest śpiewanie smutnych ballad o życiu i śmierci, o trudnych momentach, o życiowych zakrętach i niepowodzeniach, o utraconej miłości. To mi w ogóle nie współgra z tym określeniem Finlandii jako najszczęśliwszego kraju na świecie. To zależy, jak mierzysz to poczucie szczęścia. Ale myślę, że chodzi głównie o to, że nie jesteśmy uniezależnieni od sukcesu, szczególnie pieniężnego. Jesteśmy całkiem zadowoleni z tego, co mamy. Iskelma to smutne ballady, ale jednocześnie także bardzo realistyczne. Wszyscy ludzie czasem narzekają, my także, ale nie staramy się przy tym wszystkim dosięgać gwiazd. Nasze społeczeństwo dobrze funkcjonuje, mamy niskie bezrobocie i to nam daje szczęście. A co z jedną emocją, która chyba pojawiała się w wypowiedziach Finów podczas mojej podróży najczęściej? No może z wyłączeniem wschodu i Karelii Południowej. Strach, strach przed Rosją. Ten strach wyszedł na powierzchnię teraz, w związku z wojną na Ukrainie. Oczywiście mamy wspólną trudną historię z Rosją i on gdzieś był schowany, podskórnie się go czuło, ale wcześniej jakoś udało się funkcjonować, nawet ze świadomością, że Rosja zajęła przecież wcześniej Krym. Teraz jednak strach rzeczywiście wrócił. But sisu is stronger than this fear. Ale fińskie sisu jest silniejsze niż ten strach, jak rozumiem. Well, we have to survive, and of course sisu is in that part. I would say that now. Cóż, musimy żyć, musimy przeżyć. Gdy pojawił się strach, to i nasze sisu wyszło jeszcze bardziej na powierzchnię. Widać to w statystykach. Teraz jakieś 85, może 90% ludzi chce bronić swojej ojczyzny. To także zawdzięczamy sisu. Bo sisu ma w końcu duży ładunek pozytywny. Mimo tego, że czujesz, że coś cię przerasta, że nie masz wystarczających sił, żeby to zrobić, po prostu to robisz. W tym wypadku naszym celem jest zachowanie naszego stylu życia, naszej wizji życia.
Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Ten wieczór, jak się okazało, się jednak szybko nie skończy. Jest godzina 23:30. Finlandia wygrała właśnie Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. I całe Helsinki, dosłownie całe Helsinki, wyszły na ulice miasta i zmierzają w kierunku Parku Esplanadi, czyli miejsca, gdzie zwykle Finowie i mieszkańcy stolicy świętują sportowe sukcesy, a hokej na lodzie jest tutaj świętością porównywalną może tylko z fińską sauną. Finowie przegrywali z Kanadą, później udało im się wyrównać. Końcówka meczu była także dramatyczna, ale w końcu zwycięską bramkę strzeliła Finlandia. Może to jest właśnie to fińskie sisu? Adrian, urzekła mnie ta wersja Schodów do nieba. Ja mam nadzieję, że ty też śpiewałeś i nagrałeś to i przy najbliższej okazji puścisz słuchaczom, żeby się zorientowali, co robiłeś w Finlandii. Wiesz co, to odpowiem dyplomatycznie. Śpiewałem, ale nie nagrałem. Niestety. Natomiast mam dla ciebie prezent, wiesz, bo jak wracałem z tego spaceru po tym, jak Finlandia zdobyła Mistrzostwo Świata w hokeju, to wracając z Parku Esplanadi, czy potocznie zwanego Espa, znalazłem szalik na ulicy jednego z kibiców. Oczywiście w tak gigantycznym tłumie próżno było szukać właściciela, więc go sobie wziąłem i przywiozę do Warszawy. I umieścimy go wśród naszych trofeów raportowych w naszym biurze w Efekturze. Adrian, opowiedz jeszcze, czym dla ciebie było spotkanie z tym krajem? Bo to pierwszy raz byłeś w Finlandii, prawda? Tak, byłem pierwszy raz w Finlandii i muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten kraj, bo rzeczywiście to, co wybrzmiało z ust ambasadora Jarosława Sochoplesa, to jest chyba największa prawda. To znaczy, że trudno Finlandię umieszczać w jakichkolwiek kategoriach, które mogłyby się wydawać takie stereotypowe, czy które same się narzucają, bo to oczywiście jest kraj położony w Europie Północnej, ale to nie jest ani Skandynawia w zasadzie, ani to nie jest do końca kraj nordycki, ani to nie jest do końca kraj nadbałtycki, ani to nie jest kraj środkowoeuropejski, więc chyba takim najtrafniejszym określeniem byłoby powiedzieć, że Finlandia jest po prostu fińska, ale przez to jest właśnie tak bardzo ciekawa, tym bardziej, że no właśnie miałem okazję oglądać czy podglądać ten kraj w tak ważnym dla tego państwa momencie. To już prawie wszystko w tym specjalnym wydaniu raportu o stanie świata z Helsinek i z Warszawy. Dziękuję bardzo, Adrianie. Adrian Bong był z nami w Helsinkach, a ja byłem w Warszawie. Przedstawiliśmy raport, który powstał jak zwykle dzięki wsparciu słuchaczy, dzięki wsparciu patronów, bez którego nie byłoby raportu o stanie świata. Ja też dziękuję Państwu bardzo. Dla mnie to była ogromna przyjemność opowiedzieć Państwu o Finlandii, w tym, nie boję się tego słowa użyć, historycznym dla Finlandii czasie. My czasem nadużywamy, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, wielkich słów, takich jak słowo historyczne, ale w tym przypadku to słowo na pewno jest uzasadnione i cieszę się, że dzięki Państwu i Państwa wsparciu ta podróż w ogóle była możliwa. No i mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przekazać, co usłyszałem i zobaczyłem, czym żyje dziś ten wyjątkowy, tak, kolejne duże słowo, wyjątkowy kraj, bo Finlandia jest przede wszystkim fińska. Dziękujemy Marcinowi Pośpiechowi i Michałowi Żakowskiemu, autorowi audycji Na dachu świata w Radiu 357, za dzisiejsze występy w roli lektorów. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak w Warszawie, Adrian Bong w Helsinkach. Chyvasti. Dokładnie tak. A na koniec jeszcze jedno wspólne marzenie. Marzenie o królowej i Pet Shop Boys.